Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam się zapytać, czy nas widać, czy wszystko jest widoczne, czy uczestnicy się pojawili? Widać i słychać? Raz, momencik. Okej. Dobra. To co, dziewczyny, zaczynamy. Tylko ja nie widzę Izy. Jestem. Krzysztof, czy możesz nam pomóc? Bo. Rzucimy prezentację. Poczekajcie, dajcie nam tutaj szansę. O, dobra, pojawiłyście się. Okej, dobrze. No to co, zaczynamy. Ja powiem szczerze, jak zwykle mam dużą tremę, ale witamy Was bardzo serdecznie, że znaleźliście czas o tak dla nas nietypowej na razie godzinie, bo wcześniej nasze webinary zaczynały się o 10. Tym razem kolejny, już czwarty webinar, bo papiery kreatywne w obliczu osobowości marki. Zapraszamy Was do naszego świata papierowego designu. No i oczywiście chciałam bardzo serdecznie powitać i też podziękować za przybycie na nasz webinar naszym gościom. Dwóm bardzo kreatywnym kobietom, Izabela Jurczyk, grafik, projektant, wykładowca w Instytucie Projektowania Graficznego ASP w Łodzi i główny kreatywny w Studio Design. Iza, czy mogłabyś jeszcze powiedzieć coś o sobie krótko i pochwalić się przede wszystkim niezliczoną ilością nagród. Próbowałam pisać, ale skończyłam na. Dzień dobry, przede wszystkim witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję papierowemu designowi za zaproszenie, oczywiście. Tak jak przedstawiła mnie Jana, jestem grafikiem, zajmuję się projektowaniem od wielu, wielu lat. I no co, to jest wielka pasja przede wszystkim właśnie do papieru, do tego, co można stworzyć, wykorzystując. Właśnie można powiedzieć taki bardzo prosty środek, jakim jest papier, jakim jest świetnie dobrana technika druku. I w tym właśnie na tym dzisiejszym webinarze się o tym wszystkim, mam nadzieję, przekonacie i zobaczycie ciekawe przykłady mojej pracy i pracy Emilii Czury, która tutaj też jest gościem. No właśnie, dziękuję Izabela, że właśnie wspomniałaś o Emilii. Emilia Czurek, właścicielka drukarni kreatywnej Reprint, która robi po prostu produkcję marzeń. Jest się u Emilii, to jest się po prostu jak w raju, jak się ogląda wszystkie realizacje. Z niezwykłą dbałością o szczegół i jakość wykonania, no i też niesamowite doradztwo. Emilia, czy mogłabyś tak Asiu, delikatnie Asiu, o ja bym sobie? tak chciała, żeby każdy tak o mnie mówił każdego dnia, naprawdę. Pięknie, Ja dziękuję. będę do ciebie codziennie tak mówić, jak chcesz. Dzwoń do mnie i mów mi Dobrze. kilka ciepłych słów. Bardzo też dziękuję za zaproszenie i miło mi jest, że mogę się podzielić z wami swoją wiedzą i pasją i mam nadzieję, że uda mi się powiedzieć coś, co może wam zostanie na dłużej albo co będzie ciekawe. Więc zaczynajmy. Okej, tak jak wspomniałam o tytule, tym razem będziemy mówić o identyfikacji, a dokładnie jak osiągnąć najlepszy efekt, aby komunikacja budziła pożądane odczucia i skojarzenia. Wiemy o tym, że pierwsze wrażenie tak naprawdę jest najważniejsze, i dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak przy projektowaniu i tworzeniu identyfikacji, przy odpowiednim wyborze papieru i technik druku, możemy wzbudzić właśnie te pożądane emocje i pokazać, wyróżnić tą osobowość marki na tle konkurencji. Na wstępie tylko powiem, jak ja na początku będę bardzo krótko powiem, jakie są grupy papierów, spośród których możemy wybierać odpowiednie podłoża pod zadruk identyfikacji. Potem Izę bardzo też poprosimy o to, żeby ze swojego doświadczenia powiedziała, jak wygląda spojrzenie na identyfikację właśnie od strony klienta i jak w tym pozycjonuje się papier.
No i też przede wszystkim pokażemy ten sens doboru papieru do wizerunku marki. Pokażemy to na konkretnych przykładach. Podczas tego pokażemy też wiele ciekawostek odnośnie zadruku, odnośnie uszlachetnień. Damy też bardzo dużo rad. Mamy nadzieję, że z tego webinara również dużo wyniesiecie. Na koniec podsumujemy, mam nadzieję, że wspólnie, co jest tak naprawdę takim kluczem do sukcesu. Moment, coś mi się tu włączyło, ale mam nadzieję, że się nie wyłączę. Więc tak, ja zaczynam. Też dziękujemy też za patronat medialny. Patronatem medialnym jest Świat Druku. No, wiemy tak i chcemy na to zwrócić uwagę, że papier nie jest tylko jakimś tam nośnikiem, ale tak naprawdę jest tą częścią projektowania graficznego, na której przenosimy ten przekaz, który dalej nam coś mówi, tak? Pogrupowaliśmy papiery na 4 grupy. Białe, gładkie, powlekane, niepowlekane, ale skupimy się raczej na niepowlekanych, barwione w masie gładkie, barwione strukturalne, no i też wspomnimy na koniec trochę tak o tak zwanych specjalnych papierach. Ja bym mogła bardzo dużo mówić o papierach i praktycznie o całej naszej gamie papierów w papierowym designie, ale niestety nie mamy na to czasu całego tygodnia, dlatego dosłownie wybraliśmy takie tylko reprezentacyjne jakieś brandy, o które też się pojawią w tej prezentacji, przede wszystkim na przykładach. Takim idealnym, jednym z dwóch papierów białych, niepowlekanych, papierów premium jest na pewno marka Munken Design. Papier, który jest dostępny i rozpoznawalny od wielu, wielu lat na całym świecie. Zdecydowanie na pewno większość z Was ten papier zna i korzystaliście też z tego papieru. Natomiast ważne jest też to, że bardzo często on jest wykorzystywany właśnie do identyfikacji, dlatego że jest od gramatury 80 aż po 600 gram, czyli pozwala nam to tutaj utrzymać tak naprawdę jedną tonację, bo są 4 odcienie tego papieru, gdzie możemy mieć od początku, od papieru firmowego, wizytówki, komplimentki, teczki, kończywszy nawet na potrzebach marki, która jest w branży na przykład spożywczej albo kosmetycznej, albo farmaceutycznej, kończywszy na gramaturze 600, na jakieś większe opakowania. 400 jest bardzo często używane na pudełka. Ten papier, co warto też wspomnieć, ma też certyfikat do bezpośredniego kontaktu z żywnością, czyli jak chcemy być tak naprawdę już tak w zgodzie też z pewnymi prawnymi aspektami i z sanitarnymi, no to wiadomo, że to certyfikat ISEGI bardzo w tym pomaga. No i też jako ciekawostka, papier Munken Design jest produkowanym papierem najbardziej ekologicznie spośród wszystkich innych papierów w całej branży. On nie jest papierem makulaturowym, ale pewne takie fakty, czyli to, że na przykład średnio na produkcję 1 tonę papieru fabryka zużywa około 10 metrów sześciennych wody. W przypadku Munkena to są około 3 metrów sześciennych wody, tak? Czyli to jest 1/3 tak naprawdę zapotrzebowania, które zużywają wszystkie inne, na przykład większość innych papierów. Poza tym też jako ciekawostka, takie pozostałości, pyłki po produkcji tego papieru, pozostałości na maszynie są zbierane i wywożone na przykład na pola uprawne i są tym nawożone. Czyli to świadczy o tym, jak ten papier jest taki bardzo naturalny, tak? Nie używa się tutaj za dużo właśnie chemii. Między innymi dlatego ma właśnie certyfikat Safety Toys. Munken no, wykorzystywany jest praktycznie w każdej branży, tak? Jest tak niesamowitym, elastycznym papierem, o którym też powiemy. Myślę, że najwięcej będziemy mówić o tych papierach po prostu
na podstawie prezentacji, także wybaczcie mi, będę po prostu przechodzić do następnego papieru. Kolejny nasz papier niepowlekany premium to jest Pergrafika. Jest to stosunkowo młoda marka, w porównaniu do Munkena to jest praktycznie dzieciak, ale taki dzieciak, genialny dzieciak, który zaczyna już trochę rządzić, ponieważ broni się też, wchodzi przebojem za pomocą swojej jakości, na jakiej można osiągnąć na tym papierze, czyli od wzorowania kolorów, wysokiego kontrastu, jaki można osiągnąć. Ma w przypadku Munkena to były 4 odcienie, tutaj mamy 3 odcienie, ale też trochę różniące się od Munkena. W przypadku Munkena mamy dwa rodzaje powierzchni, gładki i taki bardzo szorstki, a w przypadku Pergrafiki mamy do wyboru super gładką powierzchnię, tak? Czyli tam, gdzie na przykład w Munkenie nie znajdziemy właśnie tej super gładkości, to mamy ją właśnie w Pergrafice, albo tak właśnie wyśrodkowaną raczej powierzchnię RAF. Jako ciekawostkę pod aspektem takim ekologicznym, to Pergrafika posiada na przykład certyfikat WWF. Ale też chyba najważniejsze, co wyróżnia te nasze dwa papiery, to jest to, że słuchajcie, może opowiemy po prostu o przykładach i jak Asia się z nami połączy, to wrócimy do tego. Tak, właśnie, bo chyba coś nam tutaj zginęło. Asia nam zginęła. Tutaj mamy taki przykład, chciałyśmy o tym opowiedzieć trochę później. O, Asiu, jesteś, tak? To może będziesz kontynuować. Bo już, tak. Przełączać. Tak, tak. Coś mi się tutaj, przepraszam, zawiesiło. W każdym razie profile ICC. Wiemy, jak one są ważne, one bardzo pomagają w projektowaniu i dają taką poduszkę bezpieczeństwa, jeśli chodzi o tę końcową jakość wydruku. Są to jedyne praktycznie papiery premium, które posiadają właśnie profile ICC. Kolejna grupa to są papiery barwione w masie i też pokażemy te papiery właśnie o powierzchni gładkiej. Ta gładkość może być różna i tak naprawdę tych kolekcji jest sporo. Dzisiaj na przykład pokażemy też przykłady na Color Style'u, Smooth gładki, na Color Style Recycling, czyli recycling, który ma 100% przy okazji makulatury. Pokażemy też Sumo i do czego Sumo świetnie się nadaje. Sumo to są takie tektury barwione w masie, które są nawet aż do 3 mm grubości. No, są niesamowite, wyróżniają się tym, że w porównaniu do innych tektur, oprócz tego, że są barwione, to jeszcze mają bardzo gładką powierzchnię, a przy okazji są sztywne, ale to bardzo podatne na przykład na tłoczenie. Pokażemy też papiery z grupy gładkich, barwionych, ale z tak zwanym czymś, takim punktem, który świetnie się wpisuje w taką ideę właśnie aspektu ekologicznego. Jeśli marka tak się pozycjonuje i bardzo się tym chwali, warto też używać jakby w całości takich papierów, tak? Firma nie tylko jest, tylko tak o tym mówi, ale tak naprawdę jest w praktyce firmą ekologiczną. I tu takimi przedstawicielami jest na przykład Crash. Myślę, że też już mocno znany. Tu są papiery, które mają 15% składu roślinnego. To są pozostałości, odpady z produkcji spożywczych. Te odpady są suszone, mielone i dodawane do papieru. Potem jest 40% makulatury postkonsumenckiej. I też jest tutaj bardzo ekologiczna produkcja. Wiele firm na przykład na raportach CSR-owych zamieszcza taką informację właśnie o tym. Ostatnio też raport dla Carrefoura był właśnie wydrukowany na Crashach, na kolekcji papieru Crash i bardzo chętnie to im się wpisało w ogóle w cały konspekt taki tematu spożywczego i ekologicznego. Oni teraz bardzo mocno to promują i w związku z tym właśnie wykorzystali bardzo chętnie Crasha. Remake za to, w odróżnieniu od Crasha, tutaj mamy 25%
odpadów z fabryki, która produkuje galanterię skórzaną. Żeby nie wyrzucać tych odpadów i nie utylizować, które są bardzo szkodliwe dla środowiska, te odpadki są mielone i dodawane do papieru. Dzięki temu papier jest niezmiernie elastyczny i wytrzymały, o czym też właśnie Wam pokażemy na przykładach konkretnych i dlaczego właśnie ten papier na przykład właśnie został wykorzystany. Tu jeszcze chcemy pokazać, że remake'i jako nowość też mają niesamowitą fakturę, która też nawiązuje w ogóle tak bardzo naturalnie, tak? Tutaj widać cement, kamień wulkaniczny, jakiś piaskowiec, wapień. Nowości, to tylko Wam powiem, że w gładkich, barwionych w masie pojawiły się też nowości. Tutaj jeszcze nie będziemy mieć realizacji, ale w identyfikacji firm, szczególnie z branży modowej, bardzo ważne jest teraz, wiadomo, dla takich niszowych produkcji i niszowych marek podkreślanie tego aspektu ekologicznego, a branża odzieżowa jest jedną z najbardziej zanieczyszczających, tak, naszą planetę, więc tutaj jest taka podpowiedź właśnie papieru Refit, gdzie w przypadku Refit Wool, tu mamy 15% odpadów z produkcji tkanin wełnianych, a koton analogicznie odpadki z produkcji tkanin bawełnianych. Więc to też może się tak naprawdę super wpisywać. Barwione w masie kolejne, na przykład SH Recycling i SH Recycling Grass. Też w aspekcie takim ekologicznym papiery 100% makulatury albo po prostu z udziałem części trawy, tak? Trawy mielonej, suszonej, dodawanej do papieru. Tak samo papiery bawełniane. One też bardzo często są wykorzystywane na identyfikację. To wszystko to pokażemy, dlatego ja się tak trochę spieszę, przepraszam, że tak szybko mówię, ale chcę jak najszybciej dojść tak naprawdę do tych przykładów. Też jako taka fajny i ciekawy papier, który pojawi się w naszym najnowszym wzorniku papierów ekologicznych, to jest coffee paper recycled. Tu mamy 5% odpadów kawy. Myślę, że to może być ciekawe na przykład dla jakichś sieci kawiarni bądź wszystkich innych jakichś branż związanych z kawą, ale i nie tylko. Barwione w masie są też papiery po prostu z fakturą, czyli kolekcje, chociażby tak jak u nas kolekcja Via Late, Felt czy Linen. No i kolekcję papierów fabryki Gmund. My mamy w swojej kolekcji papiery Gmund Urban i Gmund Leder. No to są papiery z takim niesamowitym charakterem, który użycie ich już tak bardzo też Iza, może określa. Dokładnie, jak określa, podciąga po prostu tak, one są na tyle charakterystyczne, że no, bardzo dużo wnoszą. Pokażę Wam tutaj w troszeczkę większym ujęciu, to jest właśnie Gmund Urban, to jest takie fabryka, tak podkreśla, że to jest taka właśnie związana z urbanistyką, z architekturą. No to jest to kolekcja generalnie papierów pod kątem architektów, tak? Czyli takiego przekazu tak. Industrialnego. Tak, dokładnie. I jak się dotknie właśnie tej faktury cement, która tak imituje bardzo taki surowy kamień, to dosłownie czuć ten kamień, ale na przykład to jeszcze chciałam powiedzieć, że my wiemy, że ten papier jest wykorzystywany w branży, w firmy, które mają w branży... Deweloperskiej też, tak, przede wszystkim. Też, deweloperskiej, tak. Myśmy robili taki projekt dla firmy, która produkuje meble na przykład drewniane. Tak, ale na przykład wiem, że właśnie branża też finansowa, branża
prawnicza, tak, kancelarie prawnicze bardzo chętnie sięgają właśnie po te kolekcje, no bo na przykład drewno bardzo kojarzy się moim zdaniem z taką tradycją, solidnością, tak, no i bunt leder. Leder też, skóra i w ogóle dotyk tego papieru dosłownie imituje właśnie skórę. Tak, Iza, czy możemy Ciebie poprosić o nawiązanie, jak Ty widzisz identyfikację i czym jest identyfikacja z Twojego doświadczenia? Generalnie tworzenie identyfikacji to jest pewnego rodzaju proces, tak? Bo na tą identyfikację marki składa się bardzo wiele elementów. My tutaj chcemy się zająć jakby tą częścią oczywiście stricte związaną z obrazem, czyli z tym odbiorem wizualnym, a z tym przekazem, jaki niesie ze sobą właśnie logo, typografia, dobrze dobrany papier i właśnie ta technologia, która nam pozwoli jeszcze bardziej uwypuklić przekaz, tak żeby on był taki właśnie określający klienta, tak, określający branżę, jaką reprezentuje, czy przekaz, który chce dać swoimi materiałami. Także ten proces, tak jak mówię, on jest bardzo, bardzo jak gdyby istotny i bardzo tymi elementami, na którymi ja bym się chciała skupić, to są te elementy związane właśnie z komunikacją i z estetyką. Czyli dokładnie to, co jest bardzo istotne przy doborze chociażby papieru, na którym mamy zrealizować tą taką pierwszą, ten taki pierwszy najważniejszy element, czyli tą business card, wizytówkę, tak, chociażby. I później całą gamę opakowań, całą gamę materiałów, które jakby uzupełniają tą identyfikację. Teczki firmowe, właśnie jakieś karty with compliment, opakowania produktu. To wszystko, co się tak naprawdę jakby stanowi tą identyfikację marki i firmy. Także tutaj ja będę też chciała też, czy po to też spotykamy się w takim gronie, właśnie w trzy tutaj osoby, w trzy kobiety, gdzie Joanna reprezentuje tą część papierniczą, ja wizerunkową, graficzną i Emilka, która tak naprawdę właśnie pomaga takim osobom jak ja, czyli projektantom, stworzyć ten finalny produkt, który będzie najlepszy, najfajniejszy i będzie spełniał oczekiwania klienta. Także to jest taka, też bym chciała tutaj to zaznaczyć, że ta praca projektowa, właśnie ten proces powstawania takiego świetnego produktu, takiej dobrej identyfikacji dla marki, to jest praca zespołowa. Praca zespołowa na różnych etapach, właśnie to, co rozmawiałyśmy sobie wcześniej, że ta współpraca między papiernią, dostawcą, tak, i dystrybutorem papierów, między właśnie mną jako projektantem, a też podwykonawcą, czyli firmą, która zrealizuje te moje pomysły, to jest po prostu clue, które albo właśnie będzie dawało świetny efekt, albo może mogą nastąpić jakieś problemy. A my tutaj chcemy opowiedzieć o tych dobrych rozwiązaniach, o tym, jak przełamywać jakieś właśnie problemy, o tym, jak powinniśmy rozmawiać ze sobą, tak, iż ten dialog prowadzi po prostu do fajnego efektu. Tutaj mamy taki fajny wspólny przykład pracy, prawda, Miko? Także możemy, najpierw pokażemy Państwu jakby tę koncepcję graficzną, którą tutaj pozwolę sobie przedstawić taki jeden z projektów, który robiłam dla bardzo fajnych klientów, to są projektantka ogrodów, zresztą taka utalentowana, bardzo uznana osoba też, Agnieszka Hubny z Pomorza, i ona projektuje ogrody i chciała bardzo zmienić swoją identyfikację na taką współczesną, mocną, z takim przekazem bardzo takim minimalistycznym, i stąd powstał taki pomysł właśnie Green Design, opierający się o pewien moduł, fragment, można powiedzieć, ogrodu, mapy ogrodu, który ona tworzy. I tutaj mój pomysł polegał na tym, że chciałam z jednej strony połączyć tą taką naturalną sferę, czyli właśnie ten kolor zieleni, papieru, który jest w jakiś tam sposób szorstki, ma swoją strukturę, gdzieś łączy się, ma odniesienie takie właśnie wręcz do roślin, do płaszczyzny, jaką mają, nie wiem, liście, a z drugiej strony właśnie ta taka potrzeba
pewnej takiej nowoczesności, właśnie tego odniesienia się do tej części również w jej projektowaniu związanej jednak z architekturą i z takim pewnym, pewną konstrukcją, którą tworzy przy projektowaniu i też właśnie dlatego wykorzystanie z kolei tutaj dokładnie papieru Gmunda z tej kolekcji Urban, o której przed chwileczką Joanna mówiła. I do tego wszystkiego chciałam wprowadzić ten taki pierwiastek biżuteryjny, złoto, które miało nadawać też taką pewną szlachetność, poza tym to połączenie złota z butelkową zielenią jest bardzo wyrafinowane i gdzieś takie no podnosi jakby ten taki odbiór wizualny i pozycjonuje od razu firmę w takim na pewnym jakimś takim jednak przestrzeni bardzo eleganckiej. A na tym też klientce zależało, żeby pokazać jednak prestiż jej studia projektowego. I to miałam ten pomysł, żeby to złoto się pojawiło i w pierwszym momencie właśnie pomysł był taki, zresztą jak tutaj opisane na wizualizacji, że będziemy mieć takie łączenie papierów poprzez kaszerowanie, trzy surowce, złoto, właśnie ten cement i ta zieleń i do tego oczywiście złoty HS. No i z tym moim pomysłem skierowałam się do Emilii. Słuchaj, Emila, mam taki temat, mam taki projekt, chciałabym to u ciebie zrobić i co ty na to? A Emila swoim właśnie bardzo fajnym podejściem też do projektu mówi, słuchaj, to jest w ogóle bardzo fajny pomysł, ale nieskromnie, natomiast zwróciła uwagę na pewną funkcjonalność, a raczej brak funkcjonalności związanej z tym wykrawaniem złotego narożnika. I tym, że ma jeszcze taki przykład właśnie, Iza. Tak, o właśnie, zbliżenie. Że to po prostu nie będzie funkcjonalne, bo mimo wszystko, mimo że te kartony są dosyć sztywne i tak dalej, ale będzie gdzieś cały czas narażony na pewnego rodzaju no po prostu deformowanie, urazy, podarcie. I podpowiedziała mi, jak możemy to zrobić. To teraz może ja ci oddam głos. Dziękuję i bardzo, pokażesz. Bo ja może powiem też, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo ja tak troszkę postrzegam tę moją pracę jako taką umiejętność przełożenia tego na język realny, tego co produkujemy. I często jest tak, że te projekty, które dostajemy od projektantów, a to są zazwyczaj niesamowici projektanci, między innymi tacy właśnie jak Iza, to są bardzo kreatywne rzeczy, które jakby to jest niesamowite, że projektanci nie czują żadnych barier w tworzeniu. Natomiast my musimy ubrać to w jakieś takie formy, które trzeba wykonać. I kiedy zobaczyłam taki projekt, pomyślałam o tym, że można go wykonać troszeczkę inaczej, a efekt będzie bardzo podobny. I tutaj wam pokażemy, jak do tego doszło. Jak już finał wyglądał. Pomyślałam sobie, że możemy skaszerować faktycznie te dwa papiery, tylko zamiast wkładać jeszcze papier w środek, kaszerować papier w środek, możemy zrobić hot stamping na spad. I dzięki temu ten papier nie będzie się podważał, nie będzie się zaginał, nie będzie się z nim nic działo, nie będzie narażone na jakieś takie czynniki zewnętrzne, które mogłyby go uszkodzić. Tak, to już, i to jest już realny produkt, nie jest to wizualka. Tak, to nie jest wizualizacja, to jest realny produkt. Wszystkie zdjęcia, które będziemy dzisiaj pokazywać, to tak, są realne to też produkty jest ważne, i warto właśnie o tym powiedzieć, bo też żeśmy sobie o tym rozmawiały wcześniej tutaj z dziewczynami, że to nie jest takie oczywiste, że to są realne produkty, ponieważ bardzo dużo projektów, które powstają, niestety zostają tylko w wersji digitalowej i gdzieś tam na Behance się pojawiają jako wizualizacje. A te rzeczy, które my tutaj pokażemy, to są rzeczy, które faktycznie, fizycznie powstały i są realnymi produktami i wszystko, co tutaj zobaczycie, to są zdjęcia tych produktów. I to jest właśnie jedno z tych zdjęć, które pokazuje, jak ten projekt został przetłumaczony na inny język. I mamy tutaj ten papier, o którym wspominała Iza, bo to jest papier Gmund Urban, cement, tak. Cement, który ma tę strukturę taką chrupowatą. Z drugiej strony jest papier zielony. Miły. I też kontrast, ten kontrast, prawda, działania ten, cały czas. Ten kontrast, tak. Jest to papier niepowlekany, więc on też ma taką surowość w sobie, ale bardzo elegancko. Tak, trzeba oznaczyć, że to jest właśnie barwione w masie, prawda? Że tutaj... Tak, obydwa są barwione w masie. Ja jeszcze może powiem jako taką adnotację, że dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze do końca, jak rozpoznawać papiery barwione w masie, bo takich osób też jest dużo, to zawsze warto sobie popatrzeć na krawędź takiego papieru. Jeżeli papier barwiony w masie ma krawędź w tym samym kolorze, w którym ma przód i tył, to prawdopodobnie to jest papier barwiony w całości, czyli barwiony w masie. I tak się te papiery przede wszystkim rozpoznaje, jeżeli nie macie pojęcia, jak na to spoglądać. Tutaj właśnie użyliśmy tego papieru barwionego w masie zielonego, połączyliśmy go z papierem cementowym i ten hot stamping został zrobiony właśnie na spad.
Tak wygląda efekt finalny. Teraz opowiem Wam o kilku innych przykładach, które udało nam się też zrealizować ze współpracy ze znakomitymi grafikami. To jest projekt Michała Markiewicza. Za który zresztą dostaliście nagrodę, tak? To nie my dostaliśmy nagrodę, tylko Michał za projekt i za wydruk tego projektu. No ale także w kategorii druk, prawda, też. No. Mieliśmy tę przyjemność drukować tę identyfikację i to jest jego fantastyczny projekt. Projekt jest z założenia bardzo, mogłoby się wydawać prosty, natomiast bazuje na tym, że Michał połączył kilka papierów barwionych w masie, które na pierwszy rzut oka są zupełnie różne, natomiast tworzą idealną całość. Mamy tutaj papier SH Recycling, to jest taki papier, który często jest określony papierem ekologicznym ze względu na swój kolor, bo to jest taki papier a la kraftowy. Lakowy, przy czym ma bardzo wysoką sztywność właśnie też. Nie? Więc bardzo wysoką sztywność i naprawdę świetnie się sprawuje na finalnym produkcie. Mamy papier barwiony w masie czarny. Tutaj widać obie teczki, które zostały wykonane, czarna oraz na papierze SH Recycling. Mamy również szary papier barwiony w masie, który jest bardziej surowy nawet w swojej strukturze, ponieważ jest lekko chrupowata. I zobaczcie, że na każdej z tych produktów został wykonany tylko sitodruk. To nie ma dodatkowych bajerów, to nie ma przytłoczeń, uszlachetnień jakichś dodatkowych, które miałyby jeszcze coś nowego wprowadzać, tylko tutaj faktycznie zabawa polega na tym, że jest tych kolorów papierów kilka i na nich został wykonany sitodruk. Efekt naprawdę jest zdumiewający i nie dziwię się, że ten projekt został wyróżniony na arenie międzynarodowej. To jest jeszcze jedno ze zdjęć tych projektów. Kolejnym przykładem, o którym chciałam Wam się opowiedzieć, to jest przykład identyfikacji dla Gawry Warszawskiej. To jest identyfikacja, która została wydrukowana na papierach dwóch przede wszystkim. Jeden z nich to jest papier bawełniany. Ten papier jest niesamowity, ponieważ jest bardzo gruby. My go nazywamy naszym takim slangu wewnętrznym tłuścioszkiem. To jest taki papier, który robi niesamowite empiryczne wrażenie, jak się go dostaje do ręki, bo nawet jeżeli ktoś nie spogląda od razu na tę wizytówkę czy na ten akcydens, to myśli sobie, o, to jest coś grubego, to jest coś innego, chciałbym na to zwrócić uwagę. I taki jest też ten papier, on jest bardzo naturalny i bardzo miękki w swojej obróbce, także można doskonale, nie wychodzą tłoczenia w głąb, przetłoczenia. To jest właśnie przykład takiej realizacji. Natomiast teczka została wydrukowana na papierze Creative Karton czerwonym. Żeby obie te rzeczy połączyć, to te wizytówki mają barwione krawędzie na kolor czerwony, natomiast na teczkach jest nadruk biały. I obie rzeczy są bardzo spójne ze sobą i doskonale współgrają. Kolejną bardzo przyjemną realizacją, którą mieliśmy przyjemność wydrukować, którą pomóc stworzyć, nadać jej realny kształt, jest identyfikacja dla Homebooka. To jest niesamowity team, który nad tym pracuje we Wrocławiu. Marta Kala-Damracka i Angelika Kukioła, które tworzą wspaniałe rzeczy i faktycznie bardzo dbają o to i dokładają wszelkich starań, żeby te rzeczy powstały realnie i były gdzieś dalej rozsyłane w świat. Mika, tak, wolę sobie powiększyć, chociaż tutaj tak nie widać, ale może będzie następne zdjęcie, bo ja chcę zwrócić tutaj też Waszą uwagę, jak z niesamowitą precyzją jest położony sitodruk. To jest bardzo ważne. Ja widziałam tą pracę, miałam w dłoniach i po prostu jakość położenia zadruku sitodrukiem jest niezmiernie ważna właśnie. Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia samego sitodruku, tylko wykonania każdego elementu, który jest częścią, jakoś składa się na całość. I tutaj mamy kilka technik. Powiedziałabym, że jest ich dosyć dużo jak na taki projekt. Mamy i kaszerowane papiery ze sobą. Tutaj mamy papier kolor Style Smooth Cool Blue i papier offsetowy, który jest użyty przy tym notesie. I sitodruk biały, i sitodruk niebieski, i hot stamping niebieski, i lakier UV błyszczący, który Wam zaraz pokażę. Tych technik jest bardzo dużo, a one w rezultacie tworzą naprawdę bardzo zgrabną całość, taką przyjemną dla oka i do użytkowania.
Tutaj mamy też, na tym przykładzie widzimy, jak fajnie wychodzi przytłoczenie do góry, które jest wypukłe i faktycznie można, dotykając tego produktu wyczuć coś innego, jakąś wypukłość, która budzi miłe emocje. Mamy czyli to jest ta właśnie część tak zwana sensoryczna, tak? Czyli to jest ten element dokładnie estetyki przy projektowaniu identyfikacji, która jest bardzo ważna, tak? W ogóle papier jest o tyle ważny w całej identyfikacji, że wydaje mi się, że on jest takim zaproszeniem do tego, żeby w ogóle zacząć rozpatrywać, zwrócić uwagę na to, co tam dalej mamy, bo bardzo często tak jest, że można pewien wydruk podrasować w bardzo prosty sposób właśnie papierem. Czyli na przykład użyć świetnej okładki do katalogu, albo zrobić tylko wizytówkę, która jest już wkładana do teczki nawet wykonanej z papieru powlekanego. Ale takie elementy, takie smaczki, które gdzieś tam wkładamy, dokładnie, które dodajemy do całego projektu, nadają mu całkowity charakter i sprawiają, że jest o wiele bardziej atrakcyjny. I tak, taki bardziej wyjątkowy, prawda? Taki unikalny. Też i cały czas też taka zabawa tą, właśnie tak mówię, tym kontrastem, że z jednej strony może być tak gdzieś ta biżuteria, coś podkreślonego, coś wytłoczonego, a z drugiej strony prostota jakby użytego papieru, że on nie cały czas musimy grać na najwyższym, że tak powiem, nutach, tylko właśnie na zasadzie troszeczkę takiego balansu. Ja tutaj będę pokazywać właśnie kilka takich identyfikacji, gdzie na wielu z nich zobaczycie wiele różnych technik, a na niektórych będzie to tylko jedna technika, ale sam papier już będzie tworzył niesamowity efekt. Tutaj jeszcze wracając do tego przykładu, mamy lakier UV, który jest lakierem UV położonym w taki sposób, że jest wypukły. Wypukły. Mhm. I naprawdę to się czuje, jak się dotyka tego notesu, to czuć, że on jest wypukły, że on jest inny, że tworzy jakąś taką ciekawą strukturę. Tak, to połączenie też tego matu z tym błyskiem, prawda? To taka opozycja. I to jest też hot stamping. Hot stamping. Pokazuję wam wszystkie zdjęcia, żeby pokazać też wszystkie techniki. To jest sitodruk i hot stamping, ten niebieski to jest właśnie hot stamping. Zobaczcie, jak to jest w ogóle ciekawe, bo mimo że ten hot stamping jest jakby położony jakby idealnie, na nim, to nadal tak, widać strukturę papieru, mm-hmm, więc to jest... Mm-hmm. No i to też jest teraz kwestia ciekawe, właśnie takiej akceptacji, bo często jest tak, że klienci jakby to tłoczenie folią, ten HS, kojarzą z czymś bardzo gładkim. I muszą mieć też tego świadomość, że jeżeli kładziemy HS na strukturalny papier, to nie będzie tam lustrzanej płaszczyzny, tak? Tylko ten HS wejdzie jednak w tą przestrzeń papieru, tylko trzeba jakby to wykorzystać na plus, czyli jakby projektant jako atut właśnie, czyli znowu jest tak, że projektant mimo wszystko nie może sobie projektować w oderwaniu od technologii, od know-how produkcyjnego, od papieru, który będzie wykorzystywał do swojego projektu, tylko musi być świadomy tego, jaki surowiec zastosuje i jaką technikę będzie chciał zastosować. Albo musi być też otwarty na pewne zmiany, które po drodze się będą musiały wydarzyć. Bo, a jeżeli nie jest świadomy, to tak, taka jest rola drukarni, żeby uświadomić go też. Dokładnie, tym, czyli znowu ten dialog, wydarzyć, tak, po prostu. I bardzo często też tak jest, że projektanci świadomie wykorzystują coś, dla niektórych to jest po prostu zawadą, dla niektórych wadą. Tak. Bardzo tak, często na przykład w przypadku przytłoczeń, czyli takich tłoczeń, które są wypukłe, tak jak tutaj wam pokazywałam na tym przykładzie, to oznacza, że to tłoczenie jest robione od drugiej strony, czyli z drugiej strony jest po prostu wklęsłe, tak jak widzieliśmy na przykładzie Gawry Warszawskiej. Mamy relief wtedy, dokładnie. Tak. W związku z tym bardzo wielu projektantów to wykorzystuje jako atut i wspaniale tego komponuje z drugiej strony jakiś wydruk dookoła tego. Czy ale znowu trzeba mieć tą świadomość, że ten tył oczywiście jest i że ten tył będzie działał, tak? On nie będzie neutralny w ten sposób. Dokładnie. To jest kolejny przykład na to, jak można zastosować świetny papier. I to jest papier remake, czyli ten papier, o którym wspominała Asia na początku. To jest papier, który ma w sobie skórę, dzięki temu jest dużo bardziej wytrzymały. Remake Smoke. I w tej identyfikacji wydrukowaliśmy koperty, pudełka oraz wizytówki. To jest projekt niesamowitej agencji z Gdyni 247 Studio, także jeżeli gdzieś tam nie followujecie, czy nie podglądacie, to serdecznie zapraszam do tego, żeby to robić, bo naprawdę chłopaki wiedzą, co robią. I tutaj pokażę wam kilka zdjęć finalnego produktu. To jest pudełko, które zostało wysztancowane na przestrzał. Ten,
ten logotyp BRPD, czyli właściwie wysztansowany tylko RID, to jest sztansowanie na przestrzeń. To, co pod spodem widzicie, to jest już katalog, który jest w środku, tak dokładnie. Dzięki za pomoc techniczną, ktoś tam mi zaznaczył. Pudełka została tak zaprojektowana, żeby stojąc obok siebie tworzyły całość napisu. Tutaj mamy wizytówki. Wizytówki zostały wykonane w ten sposób, że pierwsza warstwa została wysztencowana również na przestrzeń i doklejona, skaszerowana z drugą warstwą i w rezultacie mamy takie wrażenie takiego bardzo głębokiego tłoczenia w głąb. A tutaj już te część tych produktów, czyli teczka. Ta teczka, która leży na podłożu, to jest teczka, która jest w ogóle zamykana na magnesy. Jest w formie takiej koperty, natomiast jest zamykana na magnesy. To też jest takie inne rozwiązanie, coś zupełnie innego. Tutaj widzicie też, że wypełnieniem tych literek jest tył katalogu, także ono może różnie działać. Super to wygląda. Zanim opowiem wam, wiem, że tutaj Iza ma też mnóstwo świetnych przykładów. Ja jeszcze wrócę do swoich, ale zobaczmy, co tutaj Iza przygotowała. Dobrze, dziękuję. To jest akurat też dosyć ciekawy przykład. Jest to notes, kalendarz, który powstał w związku z identyfikacją takiego łódzkiego wydarzenia właśnie międzynarodowego związanego z Łódźiang Fashion i powstała wtedy taki zestaw właśnie notesu i zaproszeń, ale tu jest połączenie to, o czym tam wcześniej też rozmawiałyśmy, o tym, że właśnie można wykorzystać niekoniecznie papiery ozdobne, grają jak gdyby pierwsze skrzypce, ale też oczywiście właśnie to łączenie, wybieranie jakiegoś małego detalu i taka mieszanka daje bardzo fajny efekt. Tutaj jest użyta pergrafika, o której wspominała Joanna, czyli generalnie papier premium, niepowlekany, ale zobaczcie, jaką niesamowitą daje intensywność zadruku, po prostu... Jak na papierze powlekanym. Jak na papierze powlekanym. Ale mamy tą wielką przyjemność, że to jest właśnie jednak takie szlachetne, fajne w dotyku. Tak, i też oczywiście daje łatwość rysowania i pisania, no bo też taką funkcję pełni notes. Natomiast tutaj chciałam pokazać jakby jego oprawę. I tutaj właśnie jest to połączenie tej pergrafiki takiej surowej w środku z Miro, która jest na zewnątrz. Takim prostym zabiegiem pod tytułem suchy tłok, tak? To przetłoczenie znaku identyfikacji wydarzenia i zestawienie znowu ze szwedzką oprawą, czyli też taka świadomość jakby tego, jak ten projekt będzie też oprawiony i że te kolory, które użyłam w środku, które zostały zaprojektowane jakby do kart w środku, będą jednocześnie naszym grzbietem i będą jednocześnie grały takie pierwsze skrzypce przy pierwszej, że tak powiem, odbiorze, przy pierwszym spotkaniu z projektem, tak? Czyli że mocny kolor zestawiony, matowy i nasycony, zestawiony z błyszczącą okładką. I właściwie to tyle, tak? I on bardzo, bardzo dobrze tutaj gra. Tak, jeszcze chciałam właśnie, a propos tej okładki, no to tak, to jest właśnie ta grupa tych papierów specjalnych, czyli takich tych, co tam mają jeszcze te coś, ale to co Emilka wcześniej i ty Iza mówiłyście, że czasem dla niektórych wada papieru może być zaletą. Tutaj mirror, tak jak pytałam się ciebie, tutaj ta okładka nie jest zafoliowana, tak? Więc tutaj ten mirror podczas używania będzie miało takie, nada takiego też charakteru właśnie te ryski, które się pojawią na tej okładce, czyli to będzie jeszcze bardziej takie widać będzie taki surowiec, tak jak metal. No tutaj to ten element lustra też nawiązywał, to był taki dosyć świadomy wybór też materiału, bo jest takim symbolem, prawda, związanym z modą, to przeszycie szwedzkie, czyli to takie szycie na zewnątrz, z krawiectwem, czyli są to takie elementy, które nie są takie dosłowne, tak, nie musimy za każdym razem dać po prostu, nie wiem, kreacji, modelki na froncie, na okładce, żeby jednak podkreślić, że produkt jest związany z modą, z fashion, jakby z takimi działaniami projektowymi. Tutaj też jest pokazane. Jeszcze powiem, że jak ja patrzę na ten projekt, to naprawdę widzę tutaj olbrzymi kurs projektanta, bo tutaj jest tak dużo się dzieje w tym projekcie, czyli mamy i lustro, i fluofarby, i
i mocny font i tak dalej, ale to wszystko jest tak wyważone, że tworzy po prostu taką harmonijną całość. Nie, gdzieś tam nie skacze. To jest właśnie ten kunszt, który tutaj widać. Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze jest do tego zestawu był taki fajny set opakowania, bardzo prostego w formie etui, właśnie też wykonanego na metalizie z zadrukiem i do tego karty DL. I tutaj też, tak jak Emilka przytaczała, że tak powiem, projektantów, z którymi współpracuję, to ja tutaj też będę taka i podziękuję tutaj właśnie też drukarni. Promujemy. Tak, ale oczywiście drukarni Olton, która po prostu no, naprawdę też potrafi cudeńka wyczarować i nie boi się wyzwań i pracuje z różnymi materiałami, także szapoba i bardzo się cieszę, że mam w ogóle możliwość z takimi zdolnymi poligrafami pracować, także bardzo dziękuję. Przechodząc dalej, tu mamy taki kolejny fajny projekt. To jest taka identyfikacja związana z wydarzeniem, może tu pokażę taką, będzie bardziej widać, Open Hair Festival organizowany od tam paru ładnych lat w Sieradzu. Wydarzenie, które stało się właśnie takim wydarzeniem na skalę, można powiedzieć, że międzynarodową. Jest to taki wielki festiwal, można powiedzieć, fryzjerów, ale tak naprawdę duży taki ukłon w stronę kultury, tutaj naszej przestrzeni, naszego województwa, no i mistrza króla wśród fryzjerów, czyli Antuana Cierplikowskiego, wyjątkowej postaci. W każdym razie tutaj dla właśnie tego wydarzenia miałam przyjemność stworzyć też taki szereg materiałów identyfikacyjnych, promujących to wydarzenie, w oparciu właśnie o to logo, które tutaj widzicie, które jest wytłoczone HSM, różnego rodzaju zabawy i też pokazanie, jak można różnymi technikami to logo pokazać, jak można tą identyfikację, jak można się tą identyfikacją bawić. O, to jest w ogóle według mnie chyba dobre słowo, bo wydaje mi się, że dobra identyfikacja to też jest taka identyfikacja, która daje po prostu mega przyjemność projektantowi i jest taka właśnie sama w sobie inspirująca, czyli chcemy się nią bawić, chcemy po prostu z nią pracować, mamy cały czas jakiś pomysł, jakieś natchnienie, jak w jakiś sposób fajny, ciekawy pokazać na przykład chociażby dane logo, jak to ograć, tak? Tak jak tutaj w tym notesie, jeszcze tu wrócę do wcześniejszego slajdu, kiedy to logo stało się takim elementem wręcz pobartowym, właśnie poprzez wycięcie w papierze, to było wycinane wykrojnikiem. Tutaj też na przykład taka uwaga, że wykrojnikiem, a nie laserem, ponieważ mamy biały papier i krawędzie z drugiej strony byłyby po prostu wypalone, nieładne, tak? A z kolei na tyle były to duże elementy, że wykrojnik sobie z tym poradził. Tak, dokładnie. No i ten gdzieś elemencik, który się pojawia na ołówku, czyli takie subtelne, małe smaczki, tak to nazwijmy, tak? Po prostu, tak, które budują jakby nastrój całego projektu. Tutaj oprócz tego jeszcze był katalog, była też mapa, czyli też takie łączenie, właśnie katalog bardzo prosty, z prostym papierem w środku, takim no, niewymagającym, ale ładna okładka nawiązująca do całego kompletu materiałów i do tego właśnie mapa też wydarzenia pokazująca to, co się tam będzie działo. Ja tutaj szybciutko sobie jeszcze przejdę, tu mamy też taki fajny przykład. Z kolei wracamy znowu do Gmunda i do tych papierów tak zwanych urban, tak, architektonicznych, tak to nazwijmy. Tu jest taki przykład bardzo też. Słucham? Powierzchnia Gmund cement. Gmund cement, dokładnie, ale połączenie dwóch kolorów, pudru, już pokażę, tutaj będzie to dobrze widać, czyli tego jasiutkiego pudru właśnie z taką powierzchnią cementową, czyli dwa rodzaje Gmunda tutaj są ze sobą skaszerowane. I też to wydaje mi się daje dosyć fajny efekt, bo z jednej strony właśnie mamy tą strukturalność taką związaną z cementem, taką dosyć surową, a jednocześnie bardzo biżuteryjne wykończenie z miedzianym HS-em, zresztą bardzo modne zestawienie w obecnym, że tak powiem, czasie i bardzo taki smooth ten tył, gdzie są właśnie informacje już takie stricte teleadresowe, co też daje sporą czytelność, także myślę, że to jest
fajne. I teraz chcę pokazać taki projekt, tutaj się pochwalę bardzo, który, że tak powiem, zdobył uznanie jury na międzynarodowym konkursie Art Design w Mediolanie. Studio Design dostało za ten projekt i za realizację nagrodę. Tu znowu ukłon w stronę drukarni Olton, bo oni, że tak powiem, odpowiadają za wykon tego dzieła i to jest w ogóle jeden z moich ulubionych projektów, nie tylko dlatego, że tak go nam po prostu nagrodzono pięknie, ale też tutaj była mega przyjemność i mega zabawa po prostu w tworzeniu. Tutaj też bardzo dziękuję Instytutowi Adama Mickiewicza, że nas do tego zaprosił, że tak powiem dał taki pakiet zaufania, że ja tutaj mogłam poszaleć jako projektant i właściwie tworzyć bez ograniczeń jakieś swoje, że tak powiem, przemyślenia. Tematem jest album na zdjęcia z aparatu Instax, czyli na takie mini fotografie. Miał mieć właśnie mega taki charakter vintage'owy. Więc jak vintage, to oczywiście remake przecież, nie mogło być inaczej. Także tutaj pokazuję Państwu kilka zestawów kolorystycznych, bo tak poszaleliśmy, że było troszkę tych wersji. Przepraszam, że się wtrącę, to tak jak też rozmawiałyśmy któregoś razu, tak. Remake na dodatek właśnie... O, tu widać ładnie, tak. Tutaj... jeszcze większej w ogóle szlachetności, nie? Tak, to znaczy tutaj w ogóle po wybranie tego papieru, to właśnie też tak chciałam podkreślić, że naprawdę oczywiście często jest tak, że tworzymy w głowie jakiś pomysł, jakiś scenariusz i potem szukamy papierów, które by do tego pasowały. Ale nie ukrywam, że w przypadku tego albumu, to pierwsze co to było złapanie się za papier, i to ten papier jakby pociągnął temat dalej, tak? Czyli jak właśnie ten produkt powinien wyglądać, że tak gdzieś ciągnęło mnie w stronę właśnie tego vintage, takiego odniesienia się do starych aparatów fotograficznych, do tych etui, które jakby tworzą taki nastrój, a nie inny, tak? I to była jakby jedna rzecz. Druga sprawa, taka świadomość tego, że z tym papierem się po prostu genialnie pracuje, że on jest bardzo dobrze, że tak powiem, podatny na wszelkiego rodzaju szlachetnienia, że po prostu jakby nie stawia oporu, w związku z tym nie powoduje niepotrzebnych, że tak powiem, utrudnień po drodze, czyli po prostu no, sama przyjemność tworzenia. I do tego jest wytrzymałe bardzo. Jest wytrzymałe i właśnie ten aspekt też był świetny, bo ta domieszka skóry, to znowu takie drugie dno, gdzieś przełożenie do tego etui skórzanego przy aparacie fotograficznym, czyli jakby to etui było taką inspiracją do powstania albumu. I dlatego ten papier też właściwie w jakiś sposób był inspiracją do powstania tego projektu. I dodatkowo jeszcze ta kolorystyka, taka bardzo fajna, ciekawa, właśnie ta możliwość też takiego łączenia ze sobą tych tonacji. Oczywiście do tego jeszcze miedziany HS, który tutaj robi tą biżuterię, tak, tą robotę taką już wizualną. Także projekt, który naprawdę no, dużo satysfakcji sprawił mi. Także tutaj mam sporo jego zdjęć, bo on jest rzeczywiście bardzo też taki efektowny, że tak powiem. Tutaj w środku są też oczywiście remake'i, tylko o niższej gramaturze niż ta okładka, z nacięciami przygotowanymi już oczywiście od razu pod zdjęcia. Jeszcze takie detale, myślę, że dla oka miłe. I tutaj ta kolorystyka taka fajna, dosyć myślę, ciekawa. No i bardzo prosty patent ze sznureczkiem takim elastycznym, który tutaj nam łączy całe opakowanie. Też troszeczkę nawiązuje do takiego zoomu jakby, tak, związanego z optyką. Także tak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek w ogóle pytania w trakcie, tak, tego, właśnie, czy, możemy co to oczywiście. Iza, czy mówię ja, czy tego, co Asia mówi, to zadawajcie je śmiało, ponieważ to jest najlepszy moment na to, żeby uzyskać. Na bieżąco, po prostu tak. Tak, które gdzieś tam Was interesują. A tutaj jeszcze w środku też była kalka taka właśnie, no tak, żeby już zupełnie, że jakby podkreślić ten albumowy charakter tego produktu, to jeszcze mieliśmy taką kaleczkę, która przekłada kolejne zdjęcia. Czyli taki smaczek. Tutaj mamy też taki kolejny produkt, o którym chciałam powiedzieć. To będą
też kalendarz, taki terminarz, który zaprojektowałam z kolei tutaj dla naszego Europapieru. I to były takie terminarze właśnie na tamten rok. I tu jest przykład z kolei użycia Munkena. Bardzo proste zestawienie użycia grubego Munkena o wysokiej gramaturze, który po prostu był okładką, i cienkich środków. Bez, że tak powiem, specjalnego przesytu grafiką w środku, bardzo delikatnie, z mocnymi przekładkami tylko, które się pojawiały, ale tak to właściwie bardzo czysta powierzchnia. No i też ta okładka, która też z oprawą szwedzką, też pokazująca fajnie pracę papieru, jego wytrzymałość, że myślę, że też taki dosyć wdzięczny projekt. Tutaj jest kilka pytań do ciebie, odnośnie tego projektu, który pokazywałaś. Tak, śruby, tak jak najbardziej były to śruby. Tak. I jeszcze jest pytanie. Jak udało wam się złączyć grzbiet w tym albumie? To znaczy właśnie tu już mogę wrócić jeszcze do tych zdjęć. Będzie może dobrze widać na którymś, że tam są, to znaczy to jest oprawa na śruby. Także tutaj nie ma żadnego klejenia. Grzbiet jest kryty, a śruby są mocowane wewnątrz. Nie wiem, czy tu będzie gdzieś to dobrze widać. Czyli tak jakby tutaj mamy big karty i za tym bigiem są śruby, których to akurat na tym zdjęciu nie widzimy. Także bardzo w ogóle też czysta oprawa, bez klejenia, samo bigowanie, składanie i śrubowanie, tak, na dwie śruby. Czy ty już skończyłaś opowiadać o tym drugim projekcie, bo tutaj chciałam a propos dobrze, pytania, proszę bardzo, tak. Teraz, tak. Czekajcie, ale może od razu, jeśli nie wiem, czy teraz, czy może pod koniec, żebyśmy wróciły do tego pytania. Pytanie od Łukasza. Jak przekonać klienta do zainwestowania? Właśnie o tym, właśnie na to chcę odpowiedzieć. Mhm. I właśnie chciałabym odpowiedzieć na to, pokazując przykłady, bo bardzo często tak jest, że wydaje nam się, że trzeba zrobić nie wiadomo co w tym projekcie, żeby on był wyjątkowy. A czasem wystarczy użyć po prostu papieru barwionego w masie i wykonać na nim nawet druk cyfrowy. Tutaj akurat to nie jest druk cyfrowy, natomiast czasem zwykły druk cyfrowy, czy tam druk z HP Indigo, daje naprawdę świetne rezultaty właśnie na papierze barwionym w masie. I wydaje mi się, że ten papier potrafi zrobić olbrzymią robotę i czasem sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak dużą. I klient nie musi od razu inwestować milionów w to, żeby uzyskać jakiś niepowtarzalny efekt, tylko wystarczy, że zdecyduje się, zaufa projektantowi i zdecyduje się na któryś z surowców, który jest unikatowy. Iza często w swojej prezentacji mówi o tym, że cieszy się, że miała możliwość bawienia się jakąś identyfikacją. I to jest troszkę tak, że czy dobre studia projektowe, czy dobre drukarnie po prostu się troszkę bawią tym, bo prawda jest taka, że bardzo często robimy coś po raz pierwszy, czy studia projektowe, czy właśnie drukarnia. I na tym polega unikatowość tych wszystkich rozwiązań, że być może gdzieś ktoś na świecie coś takiego kiedyś wykonał, natomiast nie w takim wydaniu, nie w takiej kombinacji, nie z taką ilością stron i na tych surowcach. Mhm. Często jest tak, że my wszyscy eksperymentujemy i studia projektowe, i drukarnie. I bardzo jest ważne, żeby mieć kogoś, kto po prostu to lubi. Jak się pracuje właśnie z takim studiem projektowym, żeby miał pasję. Które lubi wyzwania, albo z drukarnią, która lubi wyzwania i lubi przełamywać bariery, to faktycznie można uzyskać spektakularne efekty. Tak, ale to musi być gdzieś ta chemia gdzieś. I też takie właśnie to, co mówiłaś, to zaufanie, tak? Zaufanie tak, po prostu do tych ludzi, z którymi będziemy ten projekt prowadzić, tak? Żeby jednak nie przestawiać kropek po swojemu, tylko dać temu projektantowi i tej a z kolei projektant swoim podwykonawcą drukarni, troligatorni też taką troszeczkę swobodę działania, oczywiście w ramach tego finalnego efektu, bo to jest jakby najważniejsze, że ten efekt, tak jak to, co pokazywałyśmy na początku, że ten efekt finalny tej wizytówki właśnie był perfekcyjny, tak? I czasami trzeba te zmiany po drodze uszanować. Natomiast to, co Emilka wspomniałaś o tym doborze surowców, to tak, bo to nie o to chodzi, nie sztuka jest w tym, żeby
zadrukować po prostu full kolorem papier i zatłoczyć go i nie wiem co jeszcze, że tak powiem, obwiesić jak choinkę, tylko sztuką jest właśnie ten balans, tak? To ten kontrast, który cały czas powinniśmy myśleć, że jak coś jest szorstkie, to powinno być obok gładkie, że jak coś jest ciemne, to niech będzie obok jasne, że jak coś jest nasycone w kolorze, to niech gdzieś ma ten oddech i na momencik dajmy tam jakąś szarość, która po prostu to zbalansuje. I to jest oczywiście w ogóle chyba taka metoda na w ogóle na dobry projekt, tak? Też mi się tak wydaje, my bardzo często odchudzamy o te różne uszlachetnienia, projekty, które dostajemy do nas. Mówimy, staramy się doradzić, że naprawdę nie warto stosować wszystkiego na przykład na jednej wizytówce czy na jednej teczce, że wystarczy jedna forma i ona się doskonale sprawdzi. Oczywiście są takie projekty, które wymagają wielu technik i wtedy je wykonujemy, łączymy. Natomiast w wielu przypadkach to nie jest konieczne, a wręcz przeciwnie, tworzy niezgrabną całość. Minimalizm tutaj jest kluczowy i to jak w życiu, im mniej, tym lepiej i często te prostsze efekty są less is more. Po prostu dużo bardziej zapadają w pamięć. Ale też na przykład jeszcze wracając do papierów, to bardzo fajnie jest też mieć świadomość tego, że jeżeli chcemy już wybrać jakiś papier i wybieramy jakąś tonację określoną, to dobrze jest, jak ten papier ma taką fajną rozpiętość, na przykład różnych gramatur, tak? Albo ewentualnie jest w takiej rodzinie, gdzie możemy sobie podziałać, bo one mogą się różnić na przykład fakturami, ale będziemy mieć tą samą kolorystykę w 120, w 300, tak? 250. I to jest jakby też ważne w identyfikacji, że jak już sobie wybierzemy ten jeden kolor, to żeby on gdzieś co jakiś czas się pojawiał, czyli żeby gdzieś jakiś element tego koloru bądź nadrukowany, bądź wytłoczony, bądź w samym papierze po prostu no tak jakby poruszał się po tym projekcie, tak? I to wystarczą naprawdę czasami bardzo subtelne elementy, czy to będzie, nie wiem, tak jak w przypadku firm modowych, mamy ten tak taki, prawda, przy odzieży, czy będziemy mieć do tego jakąś winietkę małą, która się pojawi przy opakowaniu, to nie musi być tak, że zaraz, a propos właśnie na przykład chociażby tego pytania o budżet, teraz mamy zresztą taki, prawda, ciekawy projekt z Emilią, również gdzieś tam w tyle się toczy, gdzie no po prostu tego budżetu na super wypasione pudełko ozdobne nie ma, tak? Czy takie, które będzie z papieru ozdobnego, bo jednak trzeba szukać gdzieś tej ekonomii i pudełko może być zwykłe, klasyczne z tektury, ale możemy do tego zrobić fajną owikę, która będzie nawiązywała właśnie do tagu, do tego samego papieru, z którego jest tag, czy do tego elementu. Albo naklejkę, tak. Naklejkę, albo który się pojawi na przykład przy wizytówce. I już automatycznie ta owika jest bez porównania tańszym rozwiązaniem, zakrywa jakby nam to pudełko i robi taką fajną po prostu, no taki właśnie ten efekt wizerunkowy, to takie wow, tak? Tak. Ja miałam taką okazję doradzać w formie papieru przy projektowaniu też nowej marki, która wchodziła na rynek w branży biżuteryjnej. I właścicielce bardzo podobał się właśnie też Gmund. Natomiast z uwagi na to, że no papier jest z tej wysokiej półki naprawdę premium papierów, została wymyślona właśnie dokładnie taka koncepcja, tak jak powiedziałaś, że samo pudełko było wykonane właśnie z wysokiej gramatury papieru Munken, design, ale sama właśnie ta obwoluta taka nasuwana została wykonana właśnie z Gmund Urban Cement. No tak, bo są to właśnie, to chodzi o pewne takie rozwiązania, tak? Stamping był i to naprawdę wyglądało jakby, to jest taka rozwiązanie właśnie tego, jak co zrobić, żeby zrobić to naprawdę, żeby iść w tym kierunku, który widzimy, chcielibyśmy, ale jakby zaoszczędzić, tak? Jakby właśnie, żeby to się wszystko fajnie skleiło. Przekonać klienta, bo to znaczy, o to tak, żeby, chodzi. Bo to nawet nie chodzi o zaoszczędzenie, tylko po prostu tak, jakby... Tak. Danie też takiego poczucia, właśnie zamknięcie się w budżecie i też danie takiego poczucia też klientowi, że my też o tym myślimy, tak? Czyli, że jakby to nie jest tak, że design ponad wszystko, chociaż oczywiście to też trzeba mieć na uwadze, że dobry design nie jest tani, tak? Moja babcia zawsze powtarzała, że albo dobrze, albo tanio. I coś w tym jest, tak? Że mimo wszystko, inwestując w dobry produkt, inwestując w piękne opakowanie, w dobrze, że tak powiem, dobrany surowiec, chociażby tego remake'a, który jest na przykład wytrzymały. I on wiadomo, że no nie jest to
najtańszy produkt na rynku, ale daje w zamian za swoją, że tak powiem, za tą ceną coś idzie, tak? Nie tylko oryginalność, nie tylko ciekawa kolorystyka, ale właśnie ta jego wytrzymałość, ta jego taka po prostu no, plastyczność i to, że ten papier się będzie po prostu starzał z godnością, tak? Więc jakby to, też, jest, to też są elementy, w które warto po prostu zainwestować. Więc budżet jest bardzo ważny, a i czasami można tam gdzieś właśnie coś fajnego przemycić również, tak? W związku z tym. Ja właśnie chciałam podsumować w sumie te rzeczy, Iza, które powiedziałaś, przechodząc do jeszcze kilku przykładów, bo to są bardzo ważne rzeczy i szczególnie dla projektantów, którzy startują albo nigdy nie mieli doświadczenia projektowania całej identyfikacji, bo to jest takich kilka porad praktycznych, o których warto pamiętać, bo Iza właśnie powiedziała o tym, że warto jest zauważyć, czy sprawdzić, jakie gramatury występują danego surowca. Jeżeli już sobie wybraliśmy jakiś surowiec i on nam się podoba, to zawsze warto zwrócić na to uwagę, w jakich gramaturach występuje i czy będziemy mogli z niego wykonać i kopertę, i na przykład i teczki, które chcieliśmy, ponieważ to są dwie różne gramatury. To jest pierwsza rzecz, o której powiedziała Iza. Druga dokładnie. Rzecz, jeszcze to, co można na tym wykonać, tak? Czyli po prostu jaką technikę zadruku, prawda? Czy co dobrze wyjdzie, a wyjdzie gorzej. Też pod tym kątem należy wybierać, tak, papier. Warto bardzo zwrócić uwagę na to, żeby ten papier, jeżeli zdecydujemy się na jakiś papier, to w projekcie ująć go od początku, żeby nie zastępować go pantonem albo nie tworzyć najpierw identyfikacji w oparciu o jakiś kolor czy o panton, ponieważ bardzo często tak jest, że przychodzą do mnie projekty, które są naprawdę genialne, ale takich papieru na rynku w ogóle nie ma i nie da się go zastąpić papierem, a klient już przysłowiowo klepnął projekt i stwierdził, że to jest to, czego on pragnie, o czym całe życie marzył, a takiego papieru nie ma i nagle trzeba niestety zadrukować taką identyfikację Apple i to już nie jest ten efekt, o jaki nam chodziło. Tak, czyli po prostu musimy pamiętać o tym, że nie projektujemy, po prostu nie robimy projektu na ekranie i na monitorze, tylko po prostu tylko robimy to tak, że mamy pomysł, projekt i dokładnie w tym samym momencie myślimy o podłożu, o papierze i technice zadruku. Tak, to są wtedy równoległe działania, absolutnie równoległe. W tym samym momencie. I również w związku z tym też ja bardzo często się pytam też o budżet. Nie zawsze można tą informację uzyskać niestety. Klienci się często boją jakby tak powiedzieć, jaką mają przestrzeń. Przyzwyczaj się po prostu, natomiast, tak. Natomiast to jest bardzo istotne, bo my możemy zaprojektować, jak to się mówi, cztery strony świata, jeżeli chodzi o finanse, projekty. Podwykonawca może to też wycenić na różnych podłożach, natomiast jeżeli ja będę wiedziała z góry, w jakiej ja się muszę zmieścić po prostu w widełkach, to też będę starała się jak najlepszy projekt dostosować do tego, co możemy uzyskać, co możemy jakby mieć później finalnie, tak? Dokładnie. Myślę, tak. I warto też jakby pamiętać o tym przy wyborze surowca, jakby czego klient oczekuje i czy my ten dany efekt jesteśmy na tym surowcu w stanie uzyskać, bo są takie papiery, na których pewne działania wychodzą znacznie lepiej, typu na przykład przetłoczenia wejdą nam na papierach miękkich, spłuchnionych znacznie ładniej niż na papierach twardych. Gdzie może dojść do pękania, prawda, do jakichś takich załamań nieeleganckich, dokładnie. Takich technicznych rzeczy jest mnóstwo i naprawdę dobrze jest o tym wszystkim myśleć, zanim się przystąpi do projektu, bo one mogą bardzo wpłynąć na efekt końcowy. Tutaj chciałam jeszcze powrócić do projektu, który ma już również gdzie Michała Markiewicza, jest też bardzo sprytnie zaprojektowane i na nim właśnie wykorzystujemy tylko właściwie świtodruk i druk cyfrowy. A zobaczcie, jaki jest przyjemny efekt, bo mamy trzy papiery znowu. Tutaj mamy i Munken, i Burano Light Grey, i Creative Karton czerwony. To jest akurat druk cyfrowy. Natomiast oraz kalkę. Tutaj mamy kalkę Chromatico. O kalkach chyba nie mówiłaś, ale możemy zakwalifikować ją jako papier specjalny. I ta kalka tutaj też występuje. I to jest bardzo, bardzo spójna, przemyślana koncepcja, która mimo to, że nie ma tutaj fajerwerków, wygląda rewelacyjnie. To są zdjęcia wszystko. Tak, jeśli macie pytania, to proszę zadawajcie właśnie na bieżąco, może właśnie pytania na temat doradztwa odnośnie technik zadruku, tak, jak przygotować,
więc w międzyczasie... Jeszcze chciałam ten projekt pokazać, też akurat się okaże, że jestem po prostu uzależniona od remake'a, ale tu jeszcze był taki świetny projekt dla Akademii Sztuk Pięknych, też będę chciała go tu przytoczyć. To była publikacja też ze szwedzką oprawą, jestem monotematyczna po prostu. I właśnie tutaj to też jest pokazane z kolei to zestawienie i ten budżet, czyli powiedzmy, że mamy piękną okładkę z remake'a, z sitodrukiem miedzianym, ale w środku mamy papier masowy, mamy użyty G-print, który zresztą się pięknie sprawdził. Zastosowane są właściwie dwa kolory zadruku, Pantone miedź i black, tak, i czerń. I wspaniale to ze sobą po prostu koreluje. I użycie w środku papieru masowego wcale nie ujmuje temu katalogowi. Tutaj jeszcze oprócz tego katalogu była taka przepiękna teka, również wykonana na remake'u, Midnight Blue. I dobrze mówię, tak, Kasiu? Midnight Blue, tak? Tak. Tak. I tutaj też jeszcze takie fajne zastosowanie, ponieważ właśnie ten papier ma jeszcze tą super rozpiętość gramaturową, o której mówiłam. I mamy tutaj 520, która jest tak mocnym papierem, że ta teka, pojedyncza teka naprawdę była dosyć ciężka, myślę, że z 2 kilo ważyła lekko, bo w środku się znajdowało 25 prac wybitnych artystów, każdy dawał swoją pracę do teki. I oprócz tego ta broszura, którą przed chwilą pokazywałam. I ten papier po prostu genialnie to wytrzymuje, też nie wygina się, jest bardzo taki no, elastyczny. Tu jeszcze, jeżeli jeszcze jest chwilka, to też chciałam pokazać taki z kolei zastosowanie sumo przy okładce i też i sumo i kaszerowanie, bo tutaj w jednym przypadku to był kaszerowany Creative Karton z czarną tekturą, a w przypadku tej czarnej okładki to było właśnie sumo czyste. I też połączenie po prostu ozdobnego surowca na okładce z papierem offsetowym, co prawda premium, tak, klasy premium, ale jednak zwykłym offsetem. I to też jakby jest ten efekt, także nie musimy wszystkiego na tej samym poziomie jak gdyby zadrukowywać, można łączyć ze sobą właśnie różnego rodzaju surowce. I też jeszcze tak. Jeszcze tylko tutaj zwrócę uwagę na te okładki, krawędzie tych okładek, że w przypadku właśnie czarnej, przepraszam, czerwonej tej powierzchni, wierzchniej, to też ciekawe jest ta krawędź czarna, prawda? Tak, bo to jest to wywołane właśnie tym kaszerowaniem z czarną tekturą, no bo w przypadku sumo nie musimy tego robić, mogliśmy wykorzystać surowy karton, a w przypadku tej czerwieni, no jakby, znaczy tam też oczywiście była czerwień sumo, ale też chciałam uzyskać ten efekt troszeczkę takiego przekroju czarnego w środku, także tutaj stąd był taki wybór. Wyklejka była na bleku, także też w sumie ekonomicznie i właśnie taki papier premium w środek biały. Także dosyć też fajny taki cel. Można powiedzieć, że taki no nie jakiś bardzo wielce kosztowny projekt, tak? Na tej zasadzie. Tak, właśnie. Emilka, mamy pytanie, to chyba tutaj do ciebie też a propos tłoczenia na Munkenach, hot stamping. O, to jeszcze a propos Munkenów. O, to tu już od razu pokażę też tłoczenie. Tam było pytanie o hot stamping, ale tutaj z przytłoczeniem. Tak, okej. Okay. No to jest tak, to też jest... Jeżeli chodzi o hot stamping na Munkenach, to jest trudna sprawa. W ogóle hot stamping na papierach niepowlekanych to jest bardzo trudna sprawa. I ogólnie rzecz biorąc nie ma zasady, która folia się będzie trzymała na jakim podłożu. Tych folii mamy z jednego koloru często, jakby jeden kolor mamy od wielu producentów. I to jest naprawdę metoda prób i błędów i eksperymentów i też jakiegoś doświadczenia. My istniejemy już na rynku naprawdę kilkanaście lat, a dokładnie 32, więc wow. To doświadczenie jakieś już mamy. I faktycznie z biegiem czasu wiemy, które elementy będą jak wychodzić. Wracając tak dokładnie do twojego pytania, to troszkę też tak jest, że zależy to od wielkości wzoru, czy od tego, czy to jest gruba linia, czy to jest cienka linia. I w przypadku grubego podłoża, czyli tłuściutkiego Munkena, około 600 gram. O, tutaj mamy wzoru... tego Munkena. Tak, tu możemy sobie to zoomować nawet. Tak, tu i tutaj widać już nawet nie zoomując, że gdzieś ta struktura papieru jest oddana przy hot stampingu.
bo to jest tak, że ten papier jest, ma swoją strukturę i trzeba by było użyć olbrzymiej siły, żeby go po prostu tak stłamsić, tak zbić, żeby ta struktura była gładka i w niektórych przypadkach i niektórych wzorach to jest w ogóle jakby nie do wykonania. Ale to już myśmy o tym mówiły, prawda? Że to po prostu trzeba mieć świadomość. Tak, ale takie pytanie padło. Tak. Aha, takie pytanie padło, więc ja na nie odpowiadam jeszcze. Ja wiem. Nie, w sensie mówię, że akurat na to odpowiadam na tym przykładzie, że to naprawdę zależy od wzoru i nie ma jednej zasady. Jest taka metoda, żeby obejść to troszeczkę i na przykład wykonać cold stamping albo położyć tę folię w inny sposób. I wtedy efekty też są zupełnie inne. Ale tak jak Iza mówi, i to, co mówiło się wcześniej, faktycznie świadomy projektant to jest projektant, który traktuje to jako, wie jaki będzie efekt i wykorzystuje to często jako atut. Tak, Iza, mamy pytanie od Kasi. Jak przygotować projekt właśnie pod suchy tłok? Znaczy tutaj na pewno trzeba mieć z tyłu głowy, że przy suchym tłoku musimy mieć matrycę, tak? Czyli jak gdyby, tak? Konkretne pytanie rady przy projekcie z grafiką o rysunkach graficznych liniach. Kasia, kwestia papieru czy kwestia minimalnej grubości linii? Myślę, że to jest tak, że tu przynajmniej dwa punkty powinna, znaczy minimum dwa punkty powinna mieć taka linia, nie cieńsza, nie powinna być cieńsza, dlatego że po pierwsze no ta folia będzie miała problem z tym, żebyśmy mogli ją, ten suchy tłok może nam ciąć papier, tak, czyli to też jest ważne, że jak przygotowujemy matrycę, czy właśnie taką z linii zbudowaną, to one nie mogą być tak zakończone na ostro, dlatego że każde takie ostre zakończenie linii będzie cięło papier, bo tu będziemy chcieli, znaczy introligator będzie chciał uzyskać mocny docisk, czyli będzie chciał jakby przycisnąć ten papier mocniej, ale jednocześnie ograniczeniem będzie to cięcie, czyli taka linia powinna mieć wykończone w sumie zaoblone delikatnie krawędzie, żeby właśnie nie cięła tego papieru. No i przy suchym tłoku to myślę, że można spróbować nawet z cieńszymi liniami, ale przy folii no to wiem, że to jest takie w granicach dwóch punktów, to jest absolutne minimum. Tak, im, cieńsza, mamy im cieńsza linia, tym często mniej widoczne przetłoczenie. No, nie ma tego efektu po prostu. Tak, nie ma efektu i wtedy nie warto w ogóle tego robić często, więc to naprawdę to jest bardzo indywidualne i do każdego projektu trzeba podejść po prostu na spokojnie i zobaczyć, jaki to możemy uzyskać efekt. To jest bardzo ciekawy projekt, też bym chciała o nim powiedzieć, bo chyba widziałam gdzieś tutaj Mirek, mi się chyba przez... To jest właśnie projekt OMI Studio z Wrocławia. Świetny projekt, który zaprojektowali dla klienta z Hiszpanii. To jest projekt, który wykorzystuje papier Burano Cobalt Blue, ale również inne papiery. Mamy tutaj świetne połączenie papierów Crash z serii Crash. To są takie papiery, o których Asia wspominała na początku, które mają sobie takie... Lawenda. Tak, to jest akurat lawenda, ale też będzie teraz projekt. Citrus. Gratulacje. Tutaj chciałam... Słucham? Ja mam pytanie do Mirka z OmniMedia. Co to jest za branża, dla którego właśnie została wykonana ta identyfikacja? To jest branża deweloperska, z tego co ja wiem. I zaraz Mirek odpowie, tak, deweloperka. Tutaj chciałam wam też pokazać różnicę pewną, bo często dostaję takie pytanie, jaka jest różnica między złotym hot stampingiem a złotym chciodrukiem? I na tym zdjęciu to doskonale widać. Logotyp, który jest zamknięty w kole, to jest hot stamping. Tak. On jest HS-em wykonany, jest błyszczący, faktycznie doskonale odbija światło. A nad tym taką wizytówkę, na której mamy wydrukowane dane, mamy ją, ona jest wykonana śladodrukiem złotym i widzimy, że ten efekt jest bardziej matowy. Mimo tego, że są te opiłki w żywicy, to nadal jest ten efekt bardziej matowy i taka jest różnica. No poza tym farba mimo wszystko, nawet sitowa, wejdzie jednak w inną zupełnie, że tak powiem, kooperację z papierem i z podłożem niż folia, tak? Więc to też z tego wynika. No i są to też inne wykończenia tak naprawdę. Tutaj mamy bardzo fajny przykład foliowanych krawędzi, również na kolor złoty. To jest teczka, która jest zamykana właśnie na guziczki. To jest taki dosyć modny teraz sposób zamykania, tak. Też u Izy widzieliśmy na kilku projektach.
I tutaj całość na papierach właśnie. Ale kolorystyka jest piękna tego zestawienia. Tak, gratulacje. Tak. Jeszcze pokażę, nie wiem, czy się uda. Postaram się pokazać, Emilka, ten właśnie, jak to jest połączone jeszcze z tym papierem firmowym. Jakbyś mogła cofnąć. Papier tak. firmowy, właśnie to, co powiedziałaś, że papier firmowy Crash, który dodatkowo, nie wiem, czy widzicie, przepraszam, postaram się. On ma jeszcze taką. Trącenia, tak. Trącenia, tak, bo to jest na Crash Citrus, tak? Czyli mm-hmm. taki ma takie beżowe zabarwienie fajne. No. I te wtrącenia, także do tej no, kolorystyki, plus jeszcze do tego koloru zadruku. A powiedz mi, na papierze firmowym, jaka jest technika zadruku? To jest złote sito też. Złote sito. Mm-hmm. Chciałabym Wam opowiedzieć o kolejnym projekcie. To jest też jeden z moich ulubionych projektów, który znowu wykonali sztosmeni z Gdyni, czyli 247 Studio. To jest projekt dla Software House'u i on się opiera przede wszystkim na dwóch barwach, właściwie na trzech, na bieli, czerni oraz żółci. I wszystkie te papiery, które tutaj widzicie, zostały, są właśnie papierami z oferty papierowego designu, bo mamy tutaj Creative karton żółty, mamy kolor Smooth Black oraz papier Chromatico żółty. To jest kalka, którą zaraz zobaczycie. Tutaj mamy pudełko, to jest pudełko, w którym pracownicy, którzy dołączali do firmy, dostawali swojego gift packa. Wizytówki, które mają barwione krawędzie na kolor żółty. To jest okładka notesu, która jest wysztancowana na przestrzał. Tutaj widzimy lakier wypukły UV, biały sitodruk, żółty sitodruk. Tutaj mamy wizytówki oraz ołówki. Tutaj widać tę żółtą kalkę, która igra z drugą stroną, bo pierwsza strona to jest żółta kalka, na której jest czarny napis, natomiast na czarnym papierze barwionym w masie pod spodem jest biały napis i razem współgrają i tworzą jeden komunikat, który widać, można przeczytać tylko wtedy, kiedy leżą na sobie. Tutaj mamy okładkę małego notesiku, która jest wykonana z kolei na tworzywie sztucznym. Teczki powstały na kilku materiałach, bo ten materiał, który widzicie na dole, ten szary, to jest szary papier bawełniany, pure cotton smoke. Natomiast teczka, która jest w samym centrum, to jest teczka, która powstała na kaszerowanych papierach, żółtym, skaszerowanym z czarnym. Ja bym tu chciała, ja widziałam tak na własne oczy i własne dłonie, widziałam tą realizację i ja zawsze bardzo podkreślam, że jeśli się to druk, to właśnie w mistrzowskim wykonaniu, tak? Czyli po prostu, jeśli jest ten biały na papierze niepowlekanym, ciemnym, a już szczególnie na przykład czarnym, to żeby zadbać o to, że ten białe sito jest naprawdę białe i krawędzie są równe, tak, żeby tam się nic nie rozlewało. To jest bardzo ważne i to podkreśla właśnie o takiej jakości, o klasie tych materiałów, tak, bo i tak samo też Emilka i Iza chyba też warto powiedzieć, że jeśli kładziemy sitodruk, jakikolwiek kolor Pantone, na przykład na czerwonym czy granatowym, a chcemy, żeby kolor na druku logotyp był na przykład w kolorze, nie wiem, wrzosowym czy fioletowym, jasno fioletowym, to no to jest też ważne, że pod tym jest poddruk, prawda? No tak, tak zwana biała baza. To już jest naprawdę kwestia wykonawcy. I tak. Tutaj też padło takie pytanie wcześniej, właściwie nie wiem, czy to było pytanie, czy stwierdzenie o tym, że taka porada właściwie, że wypukły druk można wykorzystać, można uzyskać stosując plastizo z proszkiem puchnącym. Jakby ja nie chciałabym wchodzić w dysputę z tymi technikami, natomiast to są takie techniki, które ja nazywam antycznymi. My stosujemy troszkę inne. Nie znaczy, że lepsze czy gorsze, natomiast rozwiązań jest dużo i warto zwrócić uwagę na to, które nam się najbardziej podobają, bo nie każdą techniką jesteśmy w stanie uzyskać właśnie efekt ostrej krawędzi, o której mówi Asia, który jest tutaj kluczowy, bo często albo efekt krycia, który też jest bardzo ważny, a nie zawsze trzeba to ze sobą łączyć z białym poddrukiem.
To jest no już naprawdę właśnie. Umiejętność drukać, drukarza i kunsz po prostu, doświadczenie. Czyli nie zawsze. Kwestia tego, jaki efekt chcesz uzyskać, prawda? Można uzyskać efekt krujący, nie dając białego poddruku, więc to trzeba po prostu umieć to zrobić. Przechodząc płynnie do kolejnego przykładu, ale jeszcze powiem na pytanie, które tutaj padło, czy można na remake'u zrobić, czy na crashu naklejki? No, oczywiście, że można. Tak, że można. Na każdym papierze barwionym w masie można zrobić naklejki. Dokładnie. Więc tutaj nie ma żadnego problemu. Często się tak zdarza, że robimy na papierze wybarwionym w masie pasującym do identyfikacji naklejki. Tu jest też przykład właśnie takiej identyfikacji, tak szybciutko Wam jeszcze o kilku z nich opowiem, bo to jest też świetny przykład tego, że to jest jeden kolor na druku na różnych papierach barwionych w masie, dla Concept Store 8288, a daje świetny efekt. Bardzo przyjemny dla oka. Mm-hmm. Kolejna identyfikacja. O, miam. Też jeden prosty papier, Burano Pink, a skaszerowany ze sobą, połączony do wyższej gramatury. Z jednej strony mamy wykonany hot stamping, a z drugiej mamy wykonany świtodruk. Natomiast co jest ciekawe, to jest to, że wszędzie mamy zaokrąglone rogi, a w mniejszych akcydensach nawet mamy takie nawiązanie do kształtu eklerki. Mm-hmm. Projekt wnętrza, zresztą nagradzanego naprawdę na arenie międzynarodowej wieloma nagrodami, wykonało Book Studio z Wrocławia. Oni też są również autorami tej identyfikacji. I ten motyw nawiązania do kształtu eklerki się przewija w tym wnętrzu w różny sposób, czy w lampach, czy w bladzie, czy w innych elementach. I również jest on wykorzystany w tej identyfikacji wizualnej. Tak ona mniej więcej się prezentuje i tak wygląda. I to jest kolejny przykład. Na finał. Właśnie ja tutaj mam jeszcze strasznie dużo przykładów, ale postaram się o nich szybko opowiedzieć. To jest też efekt naszej wspólnej współpracy. Iza zaprojektowała taką wizytówkę, która jest niezwykła, ponieważ logotyp, tak, która jest niezwykła, ponieważ jest wykonana na papierze bawełnianym. Ten logotyp jest wykonany hot stampingiem wtłoczonym w głąb. Natomiast co jest takie unikatowe, to jest to, że tylko jedna krawędź właściwie, jedna krawędź oraz kawałeczek tych prostopadłych do niej jest barwiony. Także mamy takie wrażenie, jakby cały stosik tych wizytówek został umoczony w farbie. Jak pędzel. Tak, i ten efekt jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny i tak to wygląda na różnych zdjęciach. Powstał do tego również papier firmowy w większym i mniejszym wydaniu. Również zadrukowany świtodrukiem idealnie pasującym do siebie pantonem. Tak, ale przy okazji taka komunikacja w ogóle bardzo taka dynamiczna, żywa, prawda? Energetyczna, tak. Taka energetyczna, konkretna taka. No, tak, dla dwóch konkretnych kobiet też. No, oczywiście. Dwóch Agnieszek. Tak jest. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy dziewczynę. Tutaj też jest taki bardzo przyjemny przykład, ponieważ on powstał na papierach bawełnianych z oferty papierowego designu. Papiera bawełnianych o kolorze smoke, ten szary kolor to jest właśnie smoke. I na tym papierze zostało położone srebrne sito. Ten efekt jest zupełnie inny od efektu hot stampingu. I jak widzicie, on jest lekko matowy i daje takie wrażenie ekskluzywności, ale nie takiej natarczywej, nie takiej bijącej po oczach. Ten notesik naprawdę robi wrażenie i wielu klientom, którym pokazuję, go bardzo, bardzo się podoba. Tych takie elementów. Jedyczne. Tak, w tej identyfikacji było więcej elementów. Też wizytówka, która jest kwadratowa, malutka, wyróżnia się swoim kształtem. Oraz teczka, na której też jest wykonane srebrne sito oraz białe sito. To jest kolejny efekt naszej wspólnej współpracy. No dobrze. Teraz by się wino jakieś przydało. Tutaj Iza, pozwoliłam sobie zamieścić kilka slajdów, chyba cztery waszych projektów, żeby potem pokazać, jaki był efekt finalny. Więc może ja będę klikać, co może, jeżeli masz ochotę, opowiedz o tych założeniach, które tutaj były. To tak, no, że to w ogóle było też taki bardzo ciekawy temat, właśnie projekt dla krakowskiej enoteki. Chodziło o stworzenie jakby zestawu materiałów takich wizerunkowych właśnie dla tego miejsca, ale miało być oryginalnie, nietuzinkowo i tutaj takim głównym też fajnym patentem, taką może oryginalnym rozwiązaniem jest pomysł na menu i na łączenie tego menu z możliwością wymiany wnętrza. Tutaj zaprojektowałam taką formę, zresztą tutaj może tak właśnie to, że na tym slajdzie to widać,
że mamy etui, czyli tą zewnętrzną okładkę, która jest tylko przebikowana i przez środek przechodzi nacięcie. Zresztą to była pierwsza praca, przy której się poznałyśmy z Emilą. Przechodzi przez ten bik nacięcie i pozostałe karty, które są, już zawierają menu, drukowane na białym papierze, też mają to nacięcie przez środek i ta delikatna, to i taka kartka w formacie DL jest jakby tym elementem łączącym, czyli jest takim jakby bilecikiem, który spina całe menu, czyli wszystko się odbywa bez klejenia, bez szycia. To tutaj właśnie jak gdyby chodziło o to klientowi, żeby mógł wymieniać tą zawartość, korzystając cały czas z tych samych zewnętrznych okładek. I to daje jakby też taką swobodę restauratorowi, że może zmieniać menu, bo wiadomo, to menu jest płynne, czasami zmieniają się dania, czasami się zmieniają ceny, a można zawsze to wydrukować na przygotowanych wcześniej arkuszach A3 z lekkim nacięciem, wydrukować na drukarce dobrej, po prostu we własnym zakresie i wkładać już takie przygotowane zewnętrzne opakowania, tak to nazwijmy, które dają jedną spójną estetykę, są pięknie przygotowane, są na wytrzymałym surowcu i zawsze to dobrze i elegancko wygląda. Tutaj widzicie, że jest kilka takich forma propozycji jakby w zależności od tego, czego dotyczy menu, czego dotyczy wkład po prostu. I tutaj jest zdjęcie jednej z tej opcji właśnie z winem. I tak mniej więcej to się wyglądało. Całość była pokonana na papierach remake oraz na papierach Burano, chyba to było czerwone. Tak, nie Creative. Nie, to było Burano bordowe chyba. Burano na pewno, tak, bo to Burano, nie było Nie, przepraszam, Creative karton bordowy. O. Tak, bo ono ma taką, bo wydaje mi się, że ja chyba gdzieś właśnie miałam w ręku, to właśnie ma taką... Ale to było bordo, bo to nie był tak, nie red, tylko bordo. Mhm. Tutaj właśnie widać biały oraz złoty sitodruk, to przysztancowanie, o którym Asia mówiła na wylot oraz ten element, który wchodzi w środek. Całość to był bardzo przyjemny efekt. Jeszcze wam pokażę kilka przykładów, jeżeli mogę, raptem kilka slajdów, tak? Chciałam nawiązać, bo jest też takie ciekawe pytanie od Agnieszki. Co jest bardziej polecane na krawędzie, tak? Czy barwienie farbą, czy hot stamping, ze względu, co jest bardziej wytrzymałe, tak? Czy folia nie jest nietrwała, tak? Czy lepiej... Z mojego doświadczenia wynika, że folia jest mniej trwała, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że na krawędź nakładamy folię i folia po prostu jest bardziej podatna fizycznie na jakieś zniszczenie, na ścieranie. Natomiast nieumiejętnie pobarwiona krawędź również nie wygląda estetycznie ładnie, więc trzeba mieć tego świadomość, żeby w jakimś odpowiednim miejscu to zlecać, które wie, jak to wykonać. Ładnie pobarwiona krawędź daje spektakularny efekt bardzo często, tak jak na tym przykładzie, który Iza projektowała. Kawałeczek czerwonej krawędzi jest w stanie zupełnie zmienić oblicze wizytówki. A często to jest tylko taki jeden mały zabieg, a efekt jest zupełnie inny niż gdyby tego nie było. Więc z mojego doświadczenia, odpowiadając na pytanie, folia jest mniej trwała, natomiast zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać. Właśnie, to chciałam powiedzieć, tak, są inne. Więc tutaj jeszcze ja tak szybciutko wam opowiem o kilku przykładach, to jest papier Burano, grafit i na nim jest wykonany właśnie hot stamping złoty na wszystkich elementach identyfikacji oprócz papieru firmowego, który został wykonany, wydrukowany czarnym sitodrukiem. Natomiast tutaj jest jeszcze taki ciekawy przykład, bo Asia wspomniała na początku o papierach specjalnych i tutaj to menu zostało wydrukowane na papierze Monotex, to jest papier syntetyczny, który przydaje się w takiej branży jak restauracje lub na przykład branże outdoorowe, ponieważ to jest papier, który po prostu nie mając styczność z wodą nadal wygląda świetnie, ponieważ nie, jest to po prostu rodzaj plastiku, w efekcie nic się nie dzieje. Ale ta fizyczność tego surowca jest praktycznie jak papier, tak? Że tego, tak, jak dodamy, on ma taką bardzo głęboką powierzchnię, głęboko matową, on jest właśnie odporny na wodę i na rozdzieranie. Więc on do takiego zastosowania jest idealny. Tak. No i to pewnie. Tutaj też jest przykład akurat naszej kartki świątecznej, którą drukowaliśmy, taki konkurs ogłosiliśmy, w którym
w którym wygrało Studio Spektro i tutaj w rezultacie powstała ta kartka na mirrorze wydrukowanym. To jest ten sam papier, którego Iza użyła w swoim projekcie Łódź Design Week. Tutaj widzicie go jako kartkę, jako plakat, a tam... Łódźiank Fashion. Przepraszam. Wiesz, tak. Inna impreza. Tak, oczywiście. Jeszcze by się obrazili jedni i drugi. Ten papier ma właśnie taką zdolność, taki efekt daje jak lustro, więc faktycznie odbijają się w nim różne. Ale takiej wody po prostu, prawda? Tak, wody tak. Takiego, no super. Tak. I na koniec pokażę Wam kilka rzeczy, które my tworzymy dla siebie bardzo często, czy dla naszych klientów. To są najprostsze na świecie notysiki, które gdzieś tam można u nas dostać, jak się do nas przychodzi, czy na jakichś eventach, które organizujemy. Ale ja u Was też nie. No ja też przyjeżdżam. Tutaj co jest miłe, to, że to są wszystkie papiery akurat z Europapieru. I na nich widać, jak różnie mogą wychodzić hot stamping. Na przykład na tym jasnym papierze, takim lekko różowym, to jest papier o strukturze skóry. Tego może akurat nie widać dobrze na tym zdjęciu. Natomiast no, ale widać, jest tam jakaś tak. Hot stamping faktycznie odwzorowuje. Odwzorowuje. To jest właśnie to, co mówiłyśmy. Czekajcie, może przesunę, przepraszam Was. Co mówiłyśmy, jak folia na. No tutaj. Że to jest tylko kwestia świadomości i zaakceptowania tego, co wybieramy, tak po prostu. Tak, jak jeszcze bardziej ten hot stamping, poczekajcie, podbija właśnie tą, bo on tak jeszcze załamuje światło, fajnie to wygląda, super. No. I tu mamy kolejny przykład, kilku notesików i również wykonujemy takie zakładeczki dla naszych miłych, żeby mogli sobie korzystać na co dzień. Ja jeszcze tylko odpowiem szybciutko na jedno pytanie, które tutaj padło, czy to menu, które i zaprojektowałaś finalnie, zostało zrobione na clipboardzie. Ja wrócę do tego zdjęcia. Nie, ono nie zostało zrobione na clipboardzie, tylko że również była podkładka z clipboardem i dlatego to może takie wrażenie sprawia. Tak, właśnie. Bo tutaj po prawej mamy taką podkładkę. Już odpowiedziałaś, z clipboardem, a tutaj po lewej stronie jest to menu. Także to jest inna rzecz, której po prostu nie było na projekcie, ale efekt finalny wszystkich akcydensów jest taki, jaki jest właśnie na tym zdjęciu. Mhm. Czy macie jakieś pytania w międzyczasie? Zadawajcie odnośnie właśnie technik zadruku, czy właśnie kwestii projektowania, czy w ogóle samych papierów. Bardzo chętnie też odpowiemy. Co mamy? Jakie mamy jeszcze przykłady? Ja może jeszcze tak powiem, bo jak czekamy na pytania. Czy tak jak Wam mówiłam, nasza drukarnia istnieje wiele lat już i widzimy pewne tendencje w designie i w tym, co robimy. I mamy kilka takich przykładów, które realizowaliśmy na przykład 22 lata temu i moda dokładnie na takie realizacje wraca, co mnie bardzo cieszy. I to oznacza, że minimalizm jest zawsze aktualny i pewne rozwiązania będą zawsze na czasie. To jest tak jak z małą czarną. Dobre. Tak, po prostu tak jak są dobre. A ja tu może odpowiem panu, bo ja jak gdyby może niezbyt dokładnie to wytłumaczyłam. Te karty nie były luzem, tylko właśnie poprzez ten pomysł z nacięciem przechodzącym przez grzbiet, powiedzmy na szerokość 10 cm i dopasowanym do tego nacięcia tym kartonikiem wąskim, który na przykład mógłby mieć 9,5 cm. I to, co tutaj widzimy na zdjęciu, to widzimy tylko jakby jedną część tego kartonika. Druga taka sama przechodzi przez środek i łączy w ten sposób ze sobą wewnętrzne karty z okładką. Czyli na zasadzie takiego spina to takiej żabki jakby, tak? Przechodząc przez cały środek tego wydruku. I dlatego one się trzymają i nie wypadną jakby z tej okładki w związku z tym. Tutaj padło też pytanie o jakieś przykłady z branży muzycznej. Tych przykładów ja mam kilka, natomiast tutaj rozmawiamy o identyfikacjach wizualnych, więc ja tutaj wybrałam takie przykłady, w których realizowaliśmy więcej niż kilka akcydensów do danej firmy, żeby pokazać Wam, że są takie firmy, że robimy takie rzeczy, że można projektować takie rzeczy i faktycznie ludzie je zamawiają, żebyście też zobaczyli, jak to w całości wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o cover, no to zapraszam na naszego fanpage'a albo po prostu proszę do nas napisać, to my tam coś
udostępnimy. I tam jeszcze było jedno pytanie o suchy tłok, jak to przygotować. Jeżeli chodzi o nasze wymagania w naszej drukarni, to tak, tylko wektory w krzywych, wszystko zamienionych, wszystkie pliki zamienione na krzywe. I tutaj pani się pyta, jak dotrzeć do Krasza, to jest chyba pytanie do Jando, do ciebie. Do ciebie trzeba dotrzeć. Nie doczytałam, ale oczywiście jak dotrzeć do Krasza, to dotrzeć do mnie, do nas, do papierowego designu. Krasz jest, to po prostu ja powiedziałam tylko ułamek o Kraszu. Krasz jest naprawdę bardzo interesującym papierem, a już szczególnie teraz w dobie poszukiwań takich rozwiązań ekologicznych jest no, niezmiernie taki ciekawy i dający bardzo dużo takiej wdzięczności właśnie przy projektowaniu jakichkolwiek materiałów. Jest bardzo dużo odcieni kolorystycznych i tak jak Iza powiedziała, możliwości doboru gramatur. Także na koniec będą do nas kontakty, więc zachęcam o kontakt ze mną. Chętnie na pewno dużo więcej powiem, pokażę właśnie Krasze i też realizację na Kraszu. Co tu jeszcze były pytania? Jeszcze sobie pozwolę odpowiedzieć na pytania, bo tutaj padło takie pytanie od Łukasza. Jakie błędy się najczęściej pojawiają w koncepcjach od projektantów i co najczęściej trzeba korygować? No to są właśnie błędne założenia do projektu. Często za cienkie linie lub za grube linie do wykonania czegoś. My podpowiadamy, jak to zmienić, jeżeli jest taka potrzeba. Często też tak jest, że analizujemy każdy z tych projektów i widzimy, że można zastosować lepsze rozwiązanie, które przewidział projektant w naszym mniemaniu, które da po prostu przyjemniejszy efekt. Co nie zawsze jest takie oczywiste, bo często się idzie w projektowaniu swoim torem myśli i się tego nie zauważa. Więc to są takie błędy, które po prostu wynikają często z braku doświadczenia, ale my się staramy je jak najczęściej wyłapywać. I takim też dosyć zabawnym błędem, który się pojawia, to jest to, że faktycznie projektanci zapominają naprawdę zamieniać na krzywe projekty i to się bardzo często zdarza i nagminnie. Ale poza cienkie linie, tak, to są takie najbardziej podstawowe problemy, które się pojawiają. Agnieszka, chciałam jeszcze zapytać, czy tłoczenie folią może dawać gorszy efekt niż tłoczenie suche? Nie, to w ogóle jakby nie ma czegoś takiego, bo to jest właśnie też kwestia tego, na jakim podłożu to po pierwsze, a po drugie to jest zupełnie inny efekt, prawda? Bo, znaczy, ja nie wiem, czy rozmawiamy o tym samym, właśnie. Bo jeżeli mówimy o przetłuczeniu, czyli o tłoczeniu wypukłym do góry. To mamy ten efekt reliefu, tak, po prostu. Ale można je też wykonać z hot stampingiem. Nie wiem, nie dotyczy tego, bo tutaj się wykonuje przytłoczenie z hot stampingiem. I jeżeli mamy tutaj pytanie o efekt, no to jest bardzo ciężko przewidzieć, bo nie wiem, na jakim podłożu ma być to wykonane i nie wiem, o jaki efekt nam chodzi, ale ogólnie rzecz biorąc, na wielu bardzo materiałach da się wykonać takie przytłoczenie z hot stampingiem. I naprawdę to bardzo dobrze wychodzi. Mamy taką kartkę świąteczną, którą stworzyliśmy 3 lata temu bodajże. Groch kapusta. Tak, kapusta, grzywe, ryby, groch. I właśnie kapusta jest wykonana hot stampingiem z przetłoczeniem. Tak. I tam to na przykład doskonale. Ale też można to suchy tłok można połączyć też z drukiem po prostu. Żeby już nie pakować folii suchego tłoku, to można to jeszcze też fajnie połączyć z printem, prawda? Więc to też. Bo tutaj nie jest doprecyzowane, czy tłoczenie folią. Bo jest tłoczenie folią na płasko, ale jest też tłoczenie wypukłe folią, tak? Więc tutaj pytanie. Właśnie o tym mówiłyśmy. No o tym mówiłyśmy, że wtedy jest pod tłoczeniem, z przetłoczeniem, tak? Bo to nie jest tak. No. Trzeba wtedy połączyć te dwie metody. Tak, bo jeśli samo płasko, to jest. Nie ma żadnego problemu, nie? Jest bardzo widoczne. Tak samo jak. Niekoniecznie trzeba połączyć dwie metody. Bo no tak, bo ty masz takie tak. rozwiązanie alternatywne. Ale też na przykład suchy tłok też bardzo dobrze wychodzi, chociażby na przykład na sumo, tak? To genialnie. Sumo jest po prostu, tak nie jest papierem z domieszką bawełny, a zachowuje się przy suchym tłoczeniu jak papier z bawełną.
jest bardzo podatny właśnie na tłoczenie, jak w masło wchodzi po prostu. Ale tu, i tutaj też jest na sumo, akurat ja mam też swoje wizytówki zrobione, taką ostatnią serię i to jest też o tyle fajne, że z kolei tłoczenie takie typowe folią, HS-em, całej treści, czyli dosyć gęsto, tak, bo chciałam taki efekt jak na typo uzyskać, to też daje tą taką przyjemną rzecz, że nie przetłaczamy tego na drugą stronę, czyli przy dosyć grubym surowcu unikamy tej sytuacji, że druga strona jednak pozostaje nietknięta, bo nie zawsze ten efekt jest oczekiwany, prawda? Nie zawsze chcemy, żeby to przetłoczenie było czytelne po prostu. Tak. Dokładnie. Zwłaszcza, że przy suchym tłoku to jest ładne, bo wtedy mamy relief, a przy folii to czasami jest takie wybłyszczenie nieprzyjemne. Więc to zależy też właśnie, jaki ten efekt będzie przy danym surowcu po prostu. Tak, szczególnie jeśli papier jest barwiony w masie, prawda? Tak, i ciemny, wtedy bardziej to widać, to wybłyszczenie. Ja jeszcze tylko tu chciałam wrócić do tego efektu bardziej widocznego, na przykład hot stampingu. Na pewno bardziej widoczny i bardziej wyraźna krawędź hot stampingu jest widoczna, im papier jest bardziej gładki, tak? Im bardziej szorstki, ta struktura jest taka szorstkawa, wtedy ta krawędź nie będzie taka idealnie równa i szczególnie jeśli zakładamy, że będą to bardzo cienkie, na przykład linie i szczegóły. Nie? Okay. No dobra. Tak, dokładnie jest, ale też tutaj jest bardzo dużo parametrów, które wpływają na efekt końcowy, ale w ogólnym założeniu można tak powiedzieć. Tak, dokładnie. Ja tylko przypominam, że myśmy tutaj myślały o 1,5 godziny. Tak, to już właśnie. Będziemy mieć rekord. Rekordy były też dłuższe, ale słuchajcie, to jeśli miałobyśmy tak podsumować, tak, co jest tak naprawdę najważniejsze właśnie, jaki jest ten klucz do sukcesu, żeby stworzyć tą identyfikację taką naprawdę spójną z osobowością marki, żeby ten efekt finalny był taki na najwyższym poziomie, to co jest najważniejsze waszym zdaniem? No, proszę mów, bo ja tak jeszcze chciałam się do pytania tutaj komentarza odnieść, ale proszę bardzo, odpowiadaj Iza, ja zaraz. Nie, no myślę, że to jest ta współpraca, tak? Tego, od której ja zaczęłam w ogóle rozmowę i cały czas to będę po prostu powtarzać do znudzenia, że to jest, że na finał składa się współpraca wszystkich po kolei, czyli żeby powstał piękny, dopracowany projekt, to jest współpraca klienta z projektantem, z projektanta ze swoimi dostawcami, czyli właśnie z możliwością wyboru właściwego surowca i ze swoim podwykonawcą, który po prostu też współpracuje i jest jakby po to, żeby finalny efekt dawał wszystkim satysfakcję, tak? Więc to jest chyba najlepsze rozwiązanie wtedy, kiedy jest taka po prostu synergia po prostu między nami wszystkimi razem, bo nawet jeżeli będzie świetny temat, a projektant jakby w ogóle nie będzie tego czuł, tak? Albo nie będzie miał tej takiej podpory we swoich podwykonawcach, no to nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli będzie świetny projektant i będzie miał bardzo otwartą głowę, a klient po prostu będzie cały czas zblokowany i nie będzie otwarty na te rozwiązania, które czasami po prostu mogą pojawić nowe, to też nic z tego dobrego nie wyjdzie. Także po prostu tutaj musi być cały czas ze sobą taka kooperatywa działania i myślenia, tak? I też jakieś takie wzajemne zaufanie po prostu. I zaufanie, dokładnie, tak. No i też praca właśnie tym procesem, tak? Tym, że mamy komunikację, mamy tą estetykę i mamy ten wymiar finalny, którym musi być właściwie zrealizowany produkt. Tak, a powiedzcie, a wy jako właśnie uczestnicy, to jakie wy macie też swoje doświadczenie właśnie, jak uważacie, że na przykład co jest tym kluczem, tak? Na przykład w tych trzech punktach, dosłownie, trzech hasłach, jakie są wasze doświadczenia właśnie na taką idealną identyfikację końcową, bo ja na przykład uważam, że właśnie co jest najważniejsze, żeby potem to wszystko sprawnie szło, to co już wcześniej powiedziałyśmy, tak, że dokładnie w jednym momencie, kiedy pojawia nam się w ogóle pomysł tworzenia, tak, już pracujemy z klientem, to dokładnie w tym samym momencie projektant
musi pomyśleć o właśnie projekt, koncepcji, ale i dokładnie w tym samym momencie pomyśleć, na jakim podłożu, jakie papiery będą dobrane, tak? Czy one będą gładkie, czy barwione w masie, czy strukturalne, czy to, co Emilia mówiła, że właśnie też ta znajomość tych papierów, tych surowców, jakie są kolory, jakie są odcienie i dokładnie w tym samym momencie myśleć też już w tyle głowy, wiedzieć, jakie chcemy zastosować techniki zadruku czy uszlachetnień. I jakby to musi się zadziać w tym samym momencie. Plus do tego fajna współpraca projektanta właśnie z drukarnią. Myślę, że klient w tym momencie na pewno nie będzie żałował właśnie przeznaczonego większego budżetu na takie dobrą identyfikację, która jest taka naprawdę zgodna z tym. Musi pracować tak naprawdę na tą firmę, tak? Bo tak, to tak, być to będzie właśnie te wrażenie, tak? To jest tak, że czasami to jest takie, no, myślimy tu i teraz, tak? No, że mam przeznaczyć pewien wydatek na to, żeby stworzyć swoją identyfikację, ale tak naprawdę tworzę przecież wizytówkę, pod którą chcę się podpisać. To powinna być taka wisienka na torcie, to powinno być coś takiego, co po prostu nie wstydzę się później wyjąć na spotkaniu swojego biletu wizytowego, swojej wizytówki, tylko po prostu no, wręcz jestem dumny z tego, że mam taką właśnie identyfikację i to jest wtedy największa frajda, tak? A te efekty sensoryczne mają bardzo duże znaczenie, bo oczywiście mamy na wizytówce informacje do przekazania, ktoś może powiedzieć, dobrze, teraz w telefonach wszystkie kontakty zapisane, to tak nie działa. Bo potem jednak jest spotkanie, ktoś trzyma w ręku tą wizytówkę, cały czas gdzieś ma z nią kontakt i zapamiętuje nawet podkorowo, że tak powiem, ten przekaz, tak? Taki właśnie sensoryczny, fajny, z czymś ta firma mu się dobrze kojarzy po prostu. Także to jest bardzo ważne. Tak, ta haptyka właśnie, o której tam wcześniej było wspomniane, że jednak cały czas my jesteśmy takim, tak, te zmysły u nas bardzo mocno pracują, prawda? A poza tym ja też widzę to tak, że jeśli ktoś ma na wysokim poziomie przemyślaną i każdy szczegół dopracowany tej identyfikacji, to znaczy, że tak naprawdę w całości dba, tak? Czyli również o swoich klientów dba też tak dokładnie, jak dba o swój przekaz. Dokładnie, pokazuje ten poziom usług, poziom produktów, dbałości o ten każdy szczegół, no takie naprawdę profesjonalne podejście i taki szacunek, prawda, do tego klienta. Nie? I taka też jest nasza rola troszkę, że jeżeli ktoś tego nie wie, a widzimy, że jest potencjał, żeby zrozumiał i chciał zaufać nam, to taka troszeczkę rola edukacyjna i z chęcią za tym wszystkim wyjaśnieniem wytłumaczymy, na czym to polega i jak to wygląda i że stosując często bardzo proste rozwiązania, czy inwestując o trochę więcej czasu czy środków, możemy uzyskać coś, czego będziemy dumni przez wiele lat. Dokładnie. Zgadza się. Słuchajcie, zbliżamy się niestety już do końca, bo nie chcemy bardzo przeciągać, chociaż my oczywiście możemy gadać godzinami na temat papieru, czyli myślimy, że no, w miarę w tak krótkim czasie przekazałyśmy chyba pewne jakieś wskazówki odnośnie identyfikacji powiązanej właśnie z papierami kreatywnymi. Bardzo Wam dziękujemy za udział w naszym webinarze. Zachęcamy Was do oczywiście śledzenia nas na naszych mediach społecznościowych. Tak jak obiecałyśmy, dajemy do siebie kontakt. Ja bardzo dziękuję Wam, dziewczyny, że poświęciły ten czas, że się gadało. Mogłybyśmy tak nieskończenie czasu i omawiać wiele różnych innych jeszcze projektów. Zachęcam właśnie też tutaj do korzystania z doświadczenia Izy i Emilii. A zostawiamy też na koniec taki kontakt do nas, do papierowego designu. Jest też do mnie kontakt a propos właśnie, żeby więcej dowiedzieć się o kraszach i nie tylko. Czyli co? Musimy już kończyć, tak? Czyli dziękujemy. Jakbyście mieli ochotę, to odzywajcie się do nas wszystkich. Zapraszamy serdecznie. Dzięki, że byliście z nami. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Na razie. Dziękuję. Pa.